Dobra, siemanko, siemanko wszystkim. Ja nazywam się Kondor, zerwać. A ze mną jest Michał Wikliński. Czyli Sir Mike, na przykład z na przykład podcastu Forum Ogatka i wielu innych rzeczy. Tak. Twórca Tetrisa Mike'a postanowił wydać kolejną grę w końcu. O, moment, moment, moment. Poczekaj momencik, bo ci słabo albo nie słychać. Moment, muszę ci dodać. Włączę. Zaraz muszę ci dodać. Siema. Ok, ludzie się pojawiają. Dobra, dobra, tylko... Auto Output Capture. Device. Ok. A teraz coś powiedz może? Teraz coś mówię. Dobra. Raz, dwa, trzy. Teraz powinno cię być słychać. Dobra, to niech czat powie, czy mnie słychać. Wtedy powtórzymy jeszcze raz te 15 dobrych żartów. Tak. Słychać. Dobra, to tutaj... Takie powtarzane żarty są najlepsze. To wtedy świetnie wychodzi, wszyscy... Tak. W ogóle nie wychodzi sztucznie. Tak, nikt nie zwracał, nikt nie da się poznać. To ze mną jest Michał Wikliński. Cześć wszystkim, jeszcze raz. Ksywka Sir Mike pochodzi na przykład... Pochodzi. Jest słynny z podcastu Forum Ogatka na przykład. Mojego ulubionego. Tak jest. Dobra, tak, twórca Tetrisa Mike'a i teraz zagramy w jego drugą grę. Bernard, ja już mam 16 godzin prawie nabite. To jest dużo, ja powiem tutaj od razu słuchaczom, że nie spodziewałem się, że tak dobry czas można wykręcić tutaj. Tak, generalnie tylko grę tak z pewnej ustawy też. Tak, no jakoś nisko w miarę. A, wy mi dacie znać, czy nie jest za cicho, czy za głośno. A, tak, tak, ja oprócz tego pograłem, ale też sobie nagrywałem jakieś konkretne rzeczy, bo tutaj jakiś filmik może planuję. Mhm. I też z Mike'iem szukam błędów dla Michała. Generalnie jestem testerem, więc tak to właśnie mi wygląda. Tak, ja od razu tutaj powiem, że Kondor był kluczową personą w poszukiwaniu jednego z takich najbardziej upierdliwych błędów, gdzie gra się po prostu wysypywała do pulpitu. Na szczęście się okazało, że nie z mojej winy, ale bardzo ciężko było mi to zreprodukować i gdzieś tam się udało dopiero po jakichś nocnych bojach. Także wygląda, że jest okej. Inne błędy mogą być, tamtego już nie powinno być. Tak, potem tylko męczyłem, jak każdy tester, męczyłem jakimiś pierdołami, które każdy deweloper... To... No... Tak, takie pierdoły są akurat takie fajne, bo to zawsze coś umknie, to jest nawet taka mała gra, to się tak wydaje, ale to jest tak duży projekt pod spodem do ogarnięcia, że bardzo ciężko nie zrobić błędów. Tak, właśnie witam wszystkich, cześć Jelly, cześć Piszton, cześć... O Jezu, wszyscy, ale ludzi się zbierało. Zacznę nową grę. Ja tutaj są moje sejwy, już jest sporo, wszystkie sloty zająłem. Dobrze, a powiem ci tutaj ciekawostkę od razu. Dawaj. Jeszcze 2 tygodnie temu tych slotów było tylko 5, tak jak w demku. I doszedłem do wniosku, że to jest zdecydowanie za mało, bo jak zacząłem grać samemu i takie, wiesz, pełne playthrough robiłem też, żeby sobie sejwy pozapisywać jakieś w trakcie, to mówię, nie, to jest za mało, muszę to zwiększyć i zwiększyłem do 10. Jezu, dziękuję ci bardzo, bo ja nienawidzę, jak mam za mało slotów na sejwy. Zwłaszcza, że tutaj się starałem robić tak zacząłem, że... A, każdy poziom to nowy save zrobię, tak żeby mieć na zaś. Bo to się okazało, że pokończyły mi się sejwy, więc jakoś tak to poucinałem. Tak. I jeszcze na końcu zrobiłem taką głupotę, że jestem perfekcjonistą i tutaj takim maksowaczem. Mm-hmm. I w jednej z ostatnich misji zobaczyłem... A, tutaj w grze jest taki system, że jak się podchodzi do drzwi, to gra ci mówi, że a, znalazłeś 2 na 3 ukryte tam rzeczy i nie wiem, 1 na 2 na przykład zwoje. I ja zawsze wtedy mam taki moment, okej, to już poziom przeszedłem, teraz tak na luzie sobie pochodzę, coś poszukam. Mhm. A w jednym z tych poziomów jakby nie mogłem wrócić, chyba że miałbym taką strzałę teleportującą, ale ją złożyłem w innym miejscu. Więc nie mogłem się wrócić. Czuję twój ból. Tak. Ja ogólnie te poziomy tak projektowałem, żeby dało się wrócić nawet na sam początek,
ale może się zdarzyć gdzieś, zwłaszcza w tych początkowych etapach, że nie da się wrócić na początek. Później powinno się dać. Nie miałem takiego problemu. Jeden, taki trzeci od końca etap, wydaje mi się. To miałem. Ale i wtedy trochę wpadłem w panikę, byłem taki, chwileczkę, ale ja chciałem tutaj to osiągnięcie. Nie zrobiłem już save'a w tym poziomie, no bo już mi się jakby save'y kończyły, więc jakby tak oszczędnie to już rzucałem. Tak. Ale jest opcja, zacznij poziom od początku. Jest. I ona jest zrobiona celowo. Tak, bo i na szczęście każdy poziom nie jest jakiś taki bardzo długi, więc pomyślałem, o dobra, to ja pyknę po prostu ten poziom od początku, więc tak zrobiłem właśnie. Tak, to też mogę tutaj od razu powiedzieć, taki pomysł na taki design w ogóle całości jest taki, że te poziomy są celowo takie skondensowane i w miarę krótkie, takie na, powiedzmy, ja je przechodzę od 10 do 20 minut, ale jest ta możliwość zaczęcia poziomu od początku właśnie dlatego, że jeśli ktoś chciałby po prostu go zacząć od początku, albo jeżeli się zatnie już w takim momencie, że nic się nie da zrobić, że się nie da wygrać walki, bo na przykład zużyłem wszystkie karty i doszedłem do trudnej walki po prostu źle używając kart, no to będzie ciężko ją wygrać. Wtedy to jest też taka ostatnia deska ratunku, ale ogólnie to już naprawdę jest taki, no tak jak mówię, last resort, nie powinno się... Gra nie powinna nas zmuszać do tego, żebyśmy ten poziom restartowali. Tak, tak. Mówię, to był trochę mój problem, bo chciałem koniecznie wszystko wymaksować. Tak jest. Oto Bernard, tak to ja właśnie. Ten początek już był trochę w demie, ale jest trochę zmian w porównaniu do dema, ja przynajmniej zauważyłem. Jest, ja sobie ostatnio nawet włączyłem twój stream, ten pierwszy, żeby tak sobie go przypomnieć i zauważyłem tyle rzeczy, które się zmieniło, że myślę, że warto czasem o nich powiedzieć, bo nawet tutaj w tym intrze jest ten przycisk do skipowania dialogów i do tego, że możesz je samemu, ten taki idź dalej, to jest twoja akcja, a nie, że gra ci to po prostu robi sama. Oczywiście trzeba pójść w lewo. Oczywiście, że trzeba pójść w lewo i w każdej platformówce. A i strasznie mi się podobało. Ja tak uwielbiam strzałę teleportującą. Ja chodziłem w takie miejsca, gdzie nie miałem absolutnie być. To mi się tak podoba. Zawsze lubię takie rzeczy. Bardzo dobrze. Ja właśnie nawet wręcz starałem się, żeby dało się pójść w różne miejsca i są nawet easter eggi specjalne. Nie wiem, czy je odkryłeś. Może tak. Nie spoiluj graczom, słuchaczom, nie. Czy tam oglądaczom, ale one są. Znalazłem ten jeden konkretny właśnie, grzebiąc tam, gdzie nie powiedziałem. To było dobrze. Jest sporo takich drobnych zmian, w sensie po to pewnie wygląda podobnie, ale jak tak grałem, to miałem tak od razu tak 10% bardziej tak okej, okay, lepiej tak, się ruszam, tak, lepiej to tak wygląda, lepiej tutaj w menu się wchodzi, tak. Tak. Takie szlify typowe. Już nawet ten kursor, nie, na który ty też zwracałeś uwagę, że tobie się konkretnie nie podobał, on też się zmienił zupełnie. A nawet nie pamiętam na szekadzie, jak wygląda. Tak, tak. Mówiłeś, że kursor ci na przykład nie pasuje, bo on jest taki trochę oderwany od tej grafiki, która gdzieś tutaj się pojawia. Teraz ja go miałem gdzieś tam na tudusach i mówię, zrobię ten kursor, gdzieś tam w pewnym momencie on się pojawi. I wymyśliłem taką misiową łapkę. Cześć Macias, właśnie, szef pisze, Bernard jest naprawdę spoko, zaskoczył mnie przy pierwszym kontakcie w bardzo pozytywny sposób. Dla mnie to jest taka nobilitacja teraz, że ja nie będę się teraz mył przez tydzień, żeby nie zmazać z siebie tej pochwały. Cześć Blue. Dla mnie taką nobilitacją jest ten stream, że w ogóle wpadłeś, więc dzięki. Ja bardzo żałuję, że nie mogłem być na tym pierwszym, bo już nie pamiętam, co mi tam wypadło, ale chciałem przyjść nawet na parę minut, a potem było tak, że nie pamiętam, czy coś w pracy było, czy coś. I... Ale oglądałeś potem, mówiłeś. Więc oglądałem, tak jest. To nie jest nobilitacja, Arkans i tak się nigdy nie myje, więc nic specjalnego. No tak, no dobra. Dobra, to ja też się nie będę myć. Lepsze, bardziej widoczne są te. Chyba wcześniej były szare, wydaje mi się. Dźwignie, tak, oczywiście. Dźwignie to jest w ogóle cała wielka historia na forum ogadkowym Discordzie, jak żeśmy tam debatowali, jak one powinny wyglądać, ile powinno być koloru, czy one powinny się świecić. Tak. To jest jedna z większych rzeczy, którą zmieniłem w stosunku do tej pierwotnej wersji, którą ogrywałeś. Była ta jedna dźwignia w demie, którą po prostu nie widziałem i trzy razy chodziłem w kółko tam i z powrotem. Ktoś powiedział, ej, tam jest dźwignia. Tak naprawdę? Tak, tak. Tak, ale to jest właśnie też pokłosie tych takich feedbacków od ludzi, że ja sobie na przykład nie zdawałem sprawy, że o ile okej, możesz nie zauważyć czegoś, to są ludzie, którzy mają naprawdę problem z dostrzeżeniem tak mało kontrastowej rzeczy, jak siwa dźwignia na takim tle. I wtedy do mnie to tak dotarło, że okej, muszę zadbać o tych graczy, którzy mają taki, wiesz, problem z widzeniem po prostu.
nie to, że nie rozróżniają kolorów, ale że są, no, że mają jakąś taką przypadłość, tak? Że potrzebują wyższy kontrast. No. Bardzo mi się spodobało w tej grze, bo to wyszło, to jakby widać pode mnie dopiero, to się tak otwiera. Mhm. Te wszystkie właśnie zagadki środowiskowe i takie rzeczy, taka eksploracja, bo tak. Zazwyczaj jest tak, że albo gra jest po prostu platformówką, no to po prostu jest platformówką, no to jakby jest ten jeden taki etap, ale czasem są takie gry, które są właśnie na przykład takie coś w stylu jak JRPG, czyli chodzi się po planszy, ale potem jest walka i to jest w ogóle wiadomo, są pewnie najbeczki, tak jak tutaj powiedzmy tak, minimalnie. Tak. Ale tutaj w większości kart mogę użyć poza walką, to mi się tak podoba. Tak, no to są takie malutkie detale, ale taki jest właśnie design tej gry, że ja robiąc tą grę, chciałem ją zaprojektować tak i wydaje mi się, że to się udało w dużej mierze, żebyś mógł się non-stop, niezależnie od tego, gdzie jesteś, żebyś mógł się bawić tym, co jest w twoim ekwipunku. Więc trochę bardziej... A, właśnie, tak poza tym to będzie moje drugie przejście tej gry, bo... nawet przed zaczęciem dostrzegłem to, ale jest osiągnięcie, które żeby je zrobić, to trzeba coś przez całą grę coś zrobić albo czegoś nie zrobić, powiedzmy. Dokładnie, tak. A ja myślałem, dobra, bardzo... To nie jest trudne, ale kusi. Tak, więc musiałem to zrobić, potem przez całą grę to robiłem, więc muszę teraz zrobić drugie playthrough, gdzie tego nie będę robić. Potem właśnie te przedmioty, potem się pojawiało wiele więcej przedmiotów i często je zmieniałem, a właśnie zwłaszcza ten przedmiot to taki do eksploracji, to by mi się bardzo podobał. Tak, w demku tego tak nie widać. Ja nie pamiętam, czy w demku są artefakty w ogóle. Były. One się, tak. Miałem tak, jakiś pierścionek i coś tam. Tak, bo ja też trochę mylę jeszcze, bo ja pamiętam, że zanim się demo pojawiło, to ja też wysłałem do różnych tam osób, nie pamiętam czy do ciebie, taką wersję preview powiedzmy. I tam na przykład tych artefaktów nie było w ogóle. Co trzeba zrobić, żeby zrobić sobie szemię, splakać z własnym intykiem, pytam się lepszyciela. Jak skończysz w końcu tę grę, którą nam pokazujesz, bo doktor Rever nam pokazywał swoją grę, nawet z nią grałem chwilę. Okay. Jak ją skończysz, to ja ciebie też zaproszę do streama. Tylko musisz ją skończyć. No tak. Ale oczywiście tak miałem, że musiałem zebrać wszystkie karty. Jak leżały, to już się podnosiłem i zanosiłem do sklepu, albo chociaż mieliłem. Mhm. I mam bardzo dużo pieniędzy na moim głównym... Ale to jest ciekawe, bo na przykład dla mnie to był jeden z najtrudniejszych elementów do zbalansowania, żebyś nie miał tych pieniędzy za dużo nigdy. Ale to jest bardzo ciężkie do zrobienia. I jest tyle stylów gry i tyle rodzajów graczy, że ja często się łapałem na tym, że na przykład... Bo grając dobrze, też nie musiałem dużo kart kupować, no to miałem te takie powiedzmy 500, 600, 800 złota, czasem 1000, bo za 1000 jest też achievement. Tak. Ale to nie jest tak super łatwo też sobie zrobić te 1000 złota. To powiedzieć ci, ile mam złota teraz na tym no, prawie końcu gry? 3300. Okej, okay, no to i tak jest nieźle. Myślałem, że będzie gorzej. W sensie, że więcej. Tak. Nie, bo starzało mi się kupować, tak. W końcu, tak, na początku miałem takie, dobra, nic nie kupuję, nic nie wydaję. Potem się zorientowałem, że a dobra, w sumie jak jakaś ciekawa karta, której nigdy nie miałem, to kupię sobie, czemu nie? Tak, właśnie gra jest zaprojektowana tak, żebyś korzystał ze wszystkiego i żebyś na niczym nie oszczędzał, że jak zbierasz karty, to nie warto jest je kisić na lepszy moment, tylko po prostu używaj je jak najczęściej, bo ich jest na tyle dużo, że nie ma potrzeby ich oszczędzać. Jak je zużyjesz, to one po prostu wypadną, nowe będą, jest ich na tyle dużo, że nie powinno ich zabraknąć. Tak. To też jest jak dla mnie sztuka właśnie coś takiego zrobić, bo niektóre są takie gry, w których się okazuje, jakieś zwłaszcza RPGi, że gram i to mam jakieś mikstury, to mam jakieś coś tam, ale czuję się, jak ja je używam, to ja nie powinienem ich używać, że ja powinienem móc przejść, na przykład pokonać tego bossa samemu, jak nie potrafię, to znaczy, że nie jestem gotowy na niego. Okej. Okay. Ja mam takie poczucie, musiałem się nauczyć, jak niedawno sobie grałem, bo ja sobie pogrywam co jakiś czas Wiedźmina pierwszego jeszcze, jak za 15 razem, jak na bagnach zabijałem jakieś roślina, to uznałem, dobra, okej, to jest Wiedźmin, więc naoliwiłem ten miecz, naostrzyłem, wypiłem jaskółkę czy coś tam i potem się udało i trzeba się nauczyć tego. O, to wiele rzeczy można sobie postrzelać, jabłuszka. Siema Piro. Król Sucharów, właśnie mamy crossover teraz największy na polskim Twitchu. Tak jest. Bardzo dobrze. Sami swoi, ja się czuję jak w domu.
Ja te niki też znam, bo zawsze na streamach wpadają. Ja jestem tym niewidzialnym obserwatorem. Ja was wszystkich znam, ale nigdy się nie odzywam. O, jagody sobie zjem. Obyś z opiecnością swoją nie oddał mnie kobiet niedźwiedziej przysługi. Mhm. Berlin Fortuna. A właśnie, ja mam ten. Ja mam tematyczny koszulkę. Z niedźwiedziem. Niedźwiedziem. Bernard, no mój Bernard był trochę do zajebania, bo trochę kilka razy umarłem, ale... No to dobrze, właśnie miałem zapytać, to w tych takich dalszych etapach tam, szczególnie w kopalniach, może nie w kopalniach jeszcze, ale w górach, czy zdarzało ci się często ginąć, czy raczej było tak w miarę? To było takie... Zacząłem podchodzić właśnie do tych konkretnych walk jako do zagadek takich. Okay, i sobie ogarniałem właśnie, że umarłem, to miałem takie dobra. Idę od tej strony i zrobię to, a potem to, a potem to, a potem to i potem zobaczymy. Mm-hmm. I tak, i już, ale też zaczęło mi wpadać jakieś tam procenty uników, więc misia tekst zacząłem maksować. Ale w ten sposób lasem ten błąd, co ci podespałem. Właśnie, tak jak mówiłem, że opowiadałem, że szukałem trochę błędów dla Michała tutaj, to wczoraj znalazłem błąd, że postawiłem minę na ziemi, a potem taka wiedźma się w nią wteleportowała i wtedy zniknęła, ale ciągle tam była niewidzialna. A zresztą to w ten sposób, że dosłownie ogarnąłem, że jak ja podejdę i ją strikeruję, to ona się teleportuje w to miejsce konkretne, a potem w to miejsce konkretne. Miałem takie, okej, to ja tutaj podstawię minę i ona wejdzie w tą minę. No. Powiem ci w tajemnicy, że dzisiaj w nocy fixnąłem tą wiedźmę. I ta wersja, w którą ty grasz, już jest pozbawiona tego. Wziąłeś kliknąłeś nie tą. Chciałem wczytaj ostatni zapis, a to wczytał mnie. Tak, ostatni zapis jest w innym miejscu zupełnie. Dobra, to mała wpadka, mam nadzieję, że mi wybaczysz, chyba nikt nie widział za dużo. Nie, nic się nie stało. Dobra, to jesteśmy tutaj, dobra. A właśnie, to jest taki minus, który muszę powiedzieć, żeby nie było, że tak tylko schodzę. Bo ja sobie gram, ja na zmianę sobie robię quicksave'a, wiadomo, quicksave jest super. I na zmianę sobie robię takie pełne save'y. Jasne. I pojawił się to taki problem, że ja umarłem. Nieważne, powiedzmy, że umarłem znowu. I pojawia się takie menu, co chcesz zrobić? Czy chcesz wczytać save'a? Czy chcesz wczytać punkt kontrolny? Czy chcesz wczytać właśnie... czy chcesz wczytać quick save'a? Są trzy opcje, tak? Albo save, albo quick save, albo checkpoint. I ja czasem nie jestem pewien, co było najświeższe. Więc ja wczytuję na przykład, chyba ostatnio robiłem quick save. Wczytuję, to było 15 minut temu. To jednak sprawdzę checkpoint. To było najświeższe. Przydałaby mi się opcja... To jest fajna uwaga. To jest fajna uwaga. Tak. Już dostałem kiedyś taki feedback właśnie od jednej osoby, że przydałoby jej się wiedzieć, który z nich jest świeższy. I to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Albo taki przycisk właśnie, który by to rozwiązał. Wczytaj ostatniego save'a. Ostatnie, co się zapisało. Po prostu. Tak. To by było super. Ale wiadomo, to nie jest aż taki duży problem. Tutaj muszę powiedzieć, w tych grze jest po prostu trochę takich błędów. To jest indyk. Mi przynajmniej absolutnie nie przeszkadza. Ale sporo takich rzeczy, tak jak widać teraz, Sowa przyniosła monety, które nie da się dostać. Tutaj jest sporo takich rzeczy, które bym właśnie pomyślał, to jest indyk, tego nie będzie pewnie. A właśnie jest. Jest mnóstwo takich detali, nad którym naprawdę spędziłem masę czasu i powiem ci, że ta Sowa, jej w ogóle nie było na początku gry. Jak ja zacząłem sobie tam prototypować i projektować, tej Sowy w ogóle nie było. I dokładnie natknąłem się na te miejsca, gdzie musiałem coś zrobić, jakąś mechanikę, żeby przynieść przedmioty, do których Bernard nie może doskoczyć. Więc one albo musiałyby spadać na ziemię, ale to jest wtedy mnóstwo innych przypadków do obsłużenia, albo że jakoś bym się musiał tam teleportować, albo z automatu by mi wpadały. I wtedy wymyśliłem tą Sowę. Mówię, to jednak będzie fajny taki element, który pokaże mi, że jest ten NPC, taki mój przyjaciel, który mi pomaga i też będzie można całą fabułę wokół tego ukręcić i wydaje mi się, że to się udało i że to fajnie gra. Tak, to jest MVP, bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Sporo też rzeczy. To jest trochę błąd, ale mógłbyś go nie naprawić, bo mi się przydało, więc nawet tak bardzo się nie chwaliłem, że właśnie... Miałem takie sytuacje, że tu mam jakieś karty, to poszedłem sobie dalej, kiedyś pod nie wrócę najwyżej i gram sobie gramkę sobie dalej. I tak na końcu tego etapu umieram, i wczytuję się tuż przy tym. I Sowa uznaje, że ja nie mam dostępu do tych kart, bo jakieś tam przejście zostało zamknięte czy otwarte. Tak. To ona mi oniesie przez całą mapę. I ma takie, dzięki.
Dzięki. Tak, ale powiem ci, że ja mam strasznie duży zgryz, czy to naprawiać. Mam to cały czas na liście bugów, bo dla mnie to jest bug. To się nie powinno tak zdarzyć. Ale to się mimo wszystko przydaje w tych momentach, kiedy mówisz, nie? Że ci brakuje tej karty i ona po nią przyjdzie. Tylko ja to chyba usprawnię w ten sposób. Nie, raczej nie zrobię tego przed premierą, gdzieś tam może w jakimś patchu po premierze, że ta sowa po prostu będzie to robić dużo szybciej. Tak, właśnie nie byłem pewny, czy to jest błąd, czy to jest, uznałeś, że specjalnie zanieśmy im te rzeczy. Nie byłem pewny tego. Ale no, przydało się wielokrotnie. Tutaj widzę, ładnie rozkminiłeś z tą balistą. Tak, pójdziemy w posiłku. Tak, balista jest, tutaj jest sporo takich kart, bo coś fajnie używa. Ja po prostu, no mówię, im dalej to tak musiałem jakieś sytuacje wymyślać, ale częścią biorąłem dlatego, że miałem takie... Ja to przejdę w ten sposób. Zwołam ich tutaj, tam rzucę jedną bombę i potem albo zrzucę kogoś do lawy. Koniecznie muszę zrzucić, bo to jest lawa. I najczęściej po prostu miałem takie ochotę robić coś w konkretny sposób. To mi się bardzo podobało. No, ja specjalnie tak projektowałem grę, żeby było jak najwięcej takich elementów, gdzie możesz się zabawić na różne sposoby. I widziałem nawet na streamach u takich totalnie przypadkowych osób, gdzieś tam z zagranicy nawet, które miały super frajdę z takiej zabawy tymi właśnie klocuszkami, które dostają. Niekoniecznie grały optymalnie, niekoniecznie grały tak, jak ja bym sobie to wyobrażał, ale się super bawiły przez to, że mogły coś zrobić konkretnego. Tak, widziałem przecież tego gościa, co trzema skrzynkami zniszczył trzech przeciwników. Tak, no to jest rewelacja. Ja w ogóle nigdy mi się nie zdarzyła taka sytuacja. Zmienimy może na to. O, tak. Właśnie strasznie dużo ludzi pisze. Zazwyczaj gram i ludzie milczą sobie. Nie mogę odwiedzić przez nie tylko paska na dole. To jest sztuka, grać, być skupionym na grze i jeszcze rozmawiać z czatem. To jest bardzo trudne. Tak, ostatnio grałem w Super Meat Boya i... To się nie da. Tak, rozmawianie i granie w takie gry to jest masakra. O, właśnie i w pewnym momencie tak zaskoczyło mi tak w jednej czwartej gry, czy w takim momencie, że... No tak, te karty, ja je mogę używać poza. No miałem takie, okej, wiadomo, mogę używać poza, żeby coś strzelić, ale potem miałem takie wait. Ale takie karty wzmacniające, okej, to życie wiem, ale na przykład to jest taka karta, chyba leży. Moc, ona zwiększa obrażenia od strzał i nie mam na nią miejsca, ale mogę ją sobie użyć już teraz. I to będzie czekać, aż ja zacznę walkę. Dokładnie. I to był taki game changer, jak ja się buffowałem. Ja sobie robiłem właśnie wzmocnienie, ja sobie robię ukrycie, ja sobie robię właśnie tarczę. Ja sobie szykuję pole bitwy, bo ja przecież mogę tutaj sobie miny poustawiać. Możesz miny poustawiać, tak. I to jest zrobione celowo, żebyś mógł te rzeczy wykonać przed walką. I ja już sobie po prostu miałem takie, okej, ten przeciwnik ma tam 6 życia, 2 tarczy mocno, ale ustawię w połowie nas 2 miny, więc raz tylko strzelę, on wpadnie w minę i nawet do mnie nie dojdzie. Tak, tak, dokładnie tak to jest pomyślane. Ja się cieszę w ogóle, że ty zauważasz takie rzeczy i zresztą nie tylko ty, że gracze w ogóle to zauważają, bo to jest dla mnie taki jasny sygnał, że tak jak ja pomyślałem, że tak trzeba robić, no może nie trzeba, ale można, że to działa i ludzie na to wpadają, więc to znaczy, że coś tam jest zrobione dobrze. Dobra, właśnie mamy grzybę tutaj mamy postawioną powiedzmy minę. O. Właśnie. Tak, tak. No właśnie cały ten system żywiołów, który można robić kombinacje w dwie strony jakby. To też mi się spodobało. Tak. Tak, właśnie to czy gracze zauważą to, co chcieli. To tak pamiętam, kiedyś rozmawialiście na podcaście o Indie Game The Movie. Tam był ten fragment, gdzie ten autor Braida oglądał, jak ktoś gra w jego grę i po prostu absolutnie nie kuło, o co chodzi, tylko sobie przewijał czas do przodu, do tyłu. I on tak chciał mu się płakać, że w ogóle nie rozumieją, o co chodziło w tych grach, co mu chodziło. Ale takie osoby też są, nie? Bo ja nie winię graczy, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenie o grach i każdy lubi jakieś rzeczy. Jak komuś na przykład nie kliknie totalnie Bernard, to nie ma sensu, żeby on w niego grał, no bo to nie jest gra dla niego, to jest... Tu jest specyficznie grupa odbiorców określona. Ja mam nadzieję, że ona będzie jak największa, ale to nie jest gra dla wszystkich, to wiadomo. Tak, tak. Jakby nie ma się co obrażać. Oczywiście. Jest się niezrozumianym artystą. Można wyciągnąć wnioski, na przykład nikt nie widzi dźwigienek. Oczywiście, że tak. Tak. Dla mnie takim game changerem było w ogóle spotkanie na PGA w zeszłym roku. Jak pojechałem z Bernardem, zrobiliśmy stoisko i przyszło tam 150 osób sumarycznie przez cały weekend pograć.
No i się okazało, że tam kupa rzeczy, które ja myślałem, że są dobre, nie są dobre. Albo są niedopracowane, no bo ludzie też nie rozumieli pewnych rzeczy, nie? Dla mnie na przykład ta gra była zawsze za łatwa. Ja chciałem ją, żeby była dużo trudniejsza, a po konfrontacji z rzeczywistością musiałem zrobić nerfa na wielu przeciwnikach, dorzucić w ogóle wiele kart, kilka walk w ogóle przemodelować kompletnie, bo ludzie utykali na nich i potem widziałem, że jest taka już delikatna frustracja, nie? Że ktoś próbuje przejść jakąś walkę, nie wiem, 10 razy i to już jest trochę za dużo. Ja rozumiem, że kilka razy można próbować i gra też do tego zachęca przez to, że ma taki system checkpointów. Praktycznie przy każdej znaczącej walce jest checkpoint, więc nawet jak ty ją przegrasz, to zaczynasz od tego miejsca, że nie musisz tam iść przez pół mapy do tych przeciwników. I to jest właśnie spoko, bo masz szybką taką powtórkę i nawet jak to robisz piąty raz, to cię nie denerwuje. Tak, to jest właśnie problem, słyszałem, bardzo często twórcy gier opowiadają, że ty znasz swoją grę na pamięć i wiesz wszystko, nie? Dla ciebie to jest w ogóle takie proste, że to będzie nudne dla wszystkich, ale to jest nudne, jest oczywiste. Tak, to jest nudne dla ciebie, bo ty to grasz tyle. Nie, to jest w ogóle największa trudność, jaką ja miałem przy robieniu tej gry, bo tak jak mówisz, ja znam ją na pamięć, znam każdy najmniejszy detal. Ja widząc twoje karty i widząc, gdzie ty jesteś na mapie, jaką ty rozgrywasz walkę, zanim ty w ogóle ją zaczniesz, ja już wiem, jak ją powinieneś skończyć, nie? A ty dopiero tam dojdziesz jakimś procesem myślowym, a ja już wiem, które karty w ogóle nie mają sensu. I jak widzę na przykład, jak ludzie grają i robią takie totalne misplaye, po prostu używają kart, które nie mają sensu w danych momentach, no to mam takie, wiesz, no łapię się za głowę, nie? Ale no każdy gra po swojemu, no to też nie ma się co obrażać. Ja daję zabawki. Tak, to w pewnym momencie też musiałem uświadomić sobie, że warto spojrzeć, nakierować sobie, sprawdzić siebie albo przeciwnika, bo jak jest demonem, czy albo nie wiem, czymś tam, to strzelanie ognistej strzały nie ma sensu do niego. Tak jest. Okej, to sobie zmienimy. Był taki fajny filmik na propos tego tematu, wydaje mi się, na Game Makers Toolkit, to jest bardzo ten fajny kanał. Od twórcy gier, albo kogoś innego, ale właśnie on opowiadał o tym, jak robił grę. Więc to była taka gra, nie no, Wir jest super, zmienię na kółę. I to była taka gra z magnesami, że jest taki ludek, on sobie tak, może magnesem na górę, do dołu, albo do jakiejś rzeczy się przyczepiać. I tak grał, i tak robi to, i tak szlifował, i w końcu miał takie, no okej, ale nudne. O, teraz to jest wyzwanie, zrobiłem taki trudny, taki, w końcu trudny poziom. I nikt nie potrafił go przejść, bo to było takie trudne. No właśnie. Jak pokazywał jakimś znajomym, to jeszcze może jak długo siedzieli, to w miarę ogarniali, ale on to szykował na jakiś pokaz, na jakiś tam Comic-Con czy coś takiego. Myślałem sobie, że zamiast tego zrobił taki mega prosty level, ale fajny. Tak. I ludziom się to tak spodobało, a i tak mówili, że no trochę trudne, ale fajne. To jest właśnie to. Ja na przestrzeni całej gry miałem kilka takich walk, gdzie były dwa kruki. Te kruki tam dołączają, one już są w lesie, ale gdzieś tam w kolejnych biomach one też się pojawiają. I każda walka z dwoma krukami to było dla bardzo wielu osób taki punkt odcięcia, że albo odpadali, albo mówili, że to jest mega trudne dla nich. Tak. I dla mnie to było takie, okej, dobra, nie spodziewałem się, że to może być aż tak trudne. Ale potem miałem tak, że jak już zrobiłem takie pełne playthrough kilka razy, takie po prostu miałem taki tydzień, kiedy przeszedłem grę trzy razy non-stop. I doszedłem do kilku takich walk, które musiałem znerfić tylko dlatego, że sam się denerwowałem, że nie mogę ich przejść. Tak, właśnie a propos tych kruków, miałem taką fajną walkę z tymi krukami. Jest kilka takich, ale miałem konkretną, miałem fajną kartę. W grze staje się 69 kart, tak? Nie wiem, czy wszystkie są znane, czy jakieś jest sekretem trzymane? Nie, wszystkie są znane, one nawet w demku jesteś w stanie wszystkie 69, mogą ci wypaść. Mogą nie wypaść, no ale to już jest tam kwestia systemu lootu w grze. Tak, bo w sumie miałem dwie takie walki z tymi krukami, które mi się podobało. Właśnie pierwsza była taka, że po prostu rzuciłem wir złoty, który po prostu je wciągnął, albo wciągnął, był jeden, po prostu tak, to ustawiłem go tak, żeby wyleciał w to, było super. Tak. A druga to po prostu miałem te dwa kruki i miałem leśnego dzbana,
Więc, więc wyleciał leśniec dla innego kruka i on sobie bił tego kruka, a ten kruk bił go, a ja sobie tak strzelałem, jedna strzała w tego, a druga w drugiego, bo on jest niby ze mną, ale jak zejdzie z leśniec ban, to będę musiał go załatwić. I to było, to było takie satysfakcjonujące, jak oni się bili między sobą, uwielbiam takie rzeczy w grach. Tak, to jest też wszystko tak umyślnie zaprojektowane. Ja chciałem, żeby te najsilniejsze karty, te legendarne, takie złote, żeby one były nawet takie trochę OP, żeby nawet zabijały na miejscu, ale ten moment, kiedy ty masz trudną walkę i masz taką kartę i możesz zabić na miejscu nawet najsilniejszego przeciwnika, to daje super fun. Więc ja zdecydowanie wolę, żeby gracz czuł fajną zabawę, a nie żeby on teraz min-maksował każdy możliwy ruch. Tak, bo to też jest jednorazowa sytuacja. Ja sobie zużyłeś te karty, no to wiadomo, może kiedyś wyleci, może nie. Tak, więc tak. To nie jest tak, że to jest na stałe, więc naprawdę, ale tyle fanu dodaje. Tak. Zdarzają się też oczywiście sytuacje, kiedy mamy trudną walkę i wylecą nam trochę gówniane karty gdzieś tam po drodze i nie mamy tego fanu, no ale to jest też trochę kwestia takiej losowości, nie? Która się tutaj pojawia. Chociaż system lootu w grze jest tak zaprojektowany, żeby on nie był całkowicie losowy. Ja nie będę tutaj zdradzał szczegółów, tajników, ale to nie jest tak, że wypadają nam losowe karty. Tak. Gra podsyła nam takie karty, które raczej nam będą pomagać niż przeszkadzać. Okej, ciekawe, bardzo ciekawe. Kilka razy musiałem lepić, że tak powiem, z niczego, powiedzmy. Oczywiście. Ale to też ma swój urok właśnie. Jak miałem takie, dobra, piąte podejście, okej, to się udało. Mhm. Ale to jest też mega satysfakcjonujące potem, bo jak masz taką trudną walkę i masz naprawdę takie przeciętne karty, bym powiedział, i ją wygrasz, bo pogłówkujesz, bo naprawdę da się mocno pogłówkować, tak żeby nawet bardzo słabymi kartami dało się to przejść, no to jest mega satysfakcja. Na przykład gra jest w ogóle tak zaprojektowana, żeby każdy poziom dało się przejść, nie posiadając żadnych kart w ekwipunku. Okej, to więc ciekawe. Więc jak zaczynasz poziom, tam potem się pojawiają takie piniaty, nie? W które strzelasz i z tych piniat ci zawsze wypadają karty. One są celowo na samym początku levelu, głównie dlatego, żeby dać ci jakieś karty na start i teoretycznie w bardzo znakomitej większości przypadków powinieneś być w stanie tymi trzema kartami rozpocząć grę na tyle, że jak to się już rozkręci, to i tak przejdziesz ten poziom w całości. Robimy wir. Król Sucharów pyta, czy będzie achievement za przejście gry bez kart. Nie ma takiego achievementa i raczej się nie da przejść gry bez kart. W sensie na pewno się nie da. Pojedyncze levele myślę, że może nawet by się dało, ale to tylko te początkowe. Potem jest po prostu więcej przeciwników, oni są trochę trudniejsi. No i generalnie trzeba używać to, co jest. Ale w grze są wyzwania. Są specjalne poziomy z wyzwaniami. Są. To też było w demku i jedno. Tak. Grałeś wszystkie wyzwania jak do tej pory? Właśnie nie jestem pewien, czy jestem na samym końcu. W zamku też chyba miałem, w sensie... Tak. Tak, więc w każdym biomie są dwa wyzwania. Wydaje mi się, że miałem właśnie wszystkie. Są dwa, aha. To może ostatniego nie miałem, ale im dalej, im każde kolejne wyzwanie coraz bardziej mi się podobało. Mhm. Właśnie ja też miałem takie właśnie rzeczy, że... Chyba nie wiem, czy tutaj tak robiłem, ale lubię sobie podbijać. Tutaj jakaś skrzynka leci, to sobie odbijałem raz, dwa, sobie podbijałem. Potem oczywiście też było wyzwanie związane z tym, miałem takie, ale super. Tak, tak, tak. No starałem się, żeby każde wyzwanie, żeby było inne, zupełnie inne od poprzedniego. Wydaje mi się, że się udało jakiś taki osiągnąć fajną różnorodność, ale nie wiem, czy na przykład dzisiaj, jakbym jeszcze miał trochę czasu, czy nie zrobiłbym tak o jedno wyzwanie więcej na biom, nie? Bo, ale to jest też kwestia właśnie pomysłów. Ja bardzo chciałem, żeby one się nie powtarzały i to głównie z tego wyszło. Mamy właśnie to wyzwanie. Zbierzemy łóżka. Się Król Sucharów pyta, czy będą jakieś nagrody za przejście gry Nowa Skórka dla Misia. Nie, główną nagrodą za przejście gry jest satysfakcja, outro, które mówi, co się wydarzyło w świecie. No i tyle. Właśnie już powoli kończę. A to nie to, to. I przekonam sam.
pamiętam, jak to robiłem. No tu jest parę sposobów. O. Parę sposobów jest. Zazwyczaj muszę kilka razy powtarzać. Jakieś srebro mi wpadało i sobie powtarzałem. Tak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na przykład nagrody za challenge są niższe niż były w demie. Nie, to nie zauważyłem. Mhm. Ale często właśnie kończę challenge i wtedy mi wpada poziom. Bardzo często się tak zdarzało. No tak, bo to one przeważnie tam dają. To teraz maksymalnie możesz dostać 90 punktów doświadczenia, więc te progi są na tyle takie, powiedzmy, krótkie, że to się zdarza, szczególnie na początku. Potem pod koniec gry już jest trudniej. Coś im tu zrobimy. O, Wabik mi się też bardzo podobał. O, ale nie miałem wyładowania. Tak, tu jest też ciekawostka, bo w demku na przykład bardzo brakowało, i to też miałem mnóstwo feedbacku od ludzi, którzy tego próbowali użyć, że w demku brakowało pokazania, jak te wyładowanie się będzie rozprzestrzeniać na poszczególnych przeciwników. I trzeba było to tak na czuja po prostu wziąć. Teraz jest konkretny taki wskaźnik pokazujący, że okej, ten dostanie i ten dostanie w takiej kolejności. Też później zacząłem korzystać tutaj po nakierowaniu Shift, który pokazuje właśnie zasięg przeciwnika. Tak, to jest tak mało używana, tak jak widzę po streamach na przykład, mało używana funkcjonalność, ale jednak ona bardzo pomaga, zwłaszcza jak są trudne momenty. Ta strzebeczka też się przydaje, czasem była dla mnie mało widoczna. Okej. Okay. Fajnie, że podczas walki można sobie ustawić kamerę, jak się chce. Jedyne, co to mi trochę przeszkadzało podczas gry. Brakowało mi tego. To jest decyzja projektowa i tam mnóstwo technicznych takich trudności za tym idzie. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też nie o to chodzi, ale powiem ci, że ta kamera i w ogóle praca z kamerą to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą miałem do zrobienia w ogóle w całej grze. Żeby to było takie wygodne dla gracza. I to jeszcze nie jest idealnie. Jakbym miał naprawdę jeszcze, nie wiem, parę miesięcy, żeby to trochę poeksplorować i poiterować, to zrobiłbym tą kamerę od nowa, ale to no, ta gra by nigdy nie wyszła. No. Kamera to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia. Tak, zwłaszcza to widać w starszych grach, gdzie jakby też nikt nie rozumieli za bardzo, ktoś nie wiedział, jak zrobić dobrą kamerę i po prostu trzeba walczyć z nią. Tu jest tak, tu jest okej. Jest okej, nie powiem, nie będę tutaj tak bardzo narzekać. Ona po prostu wraca to do myślnego stanu i to jest właśnie spoko, tak. Ale czasem mam ochotę tak sobie patrzeć i sobie celować teraz przez i sobie już celować, ale to jest celowo właśnie, żebyś tego nie robił, żeby nie było za łatwo. Tak, więc to nie tyle, że jest źle, co ja bym chciał bardziej oszukać. Tak. I sobie podglądać. No to są takie kompromisy, które gdzieś tam musisz podjąć decyzję projektową i się już potem jej konsekwentnie trzymać do końca. Ale już na przykład ta kamera w trybie turowym naprawdę dużo rzeczy ułatwia i ona na przykład domyślnie zawsze się... Generalnie jest zrobiona tak, żebyś ty nie musiał za dużo nią machać. I domyślnie ona zawsze się ustawi w połowie drogi do najbliższego przeciwnika, tak żebyś ty go widział w całości. No ale wiadomo, zawsze możesz chcieć sobie go tam jakoś pokazać z innej perspektywy, nie? I też to możesz zrobić. Planujesz wypuścić w tym terminie wersję na konsolę, czy tylko PC? Wiesz co, chciałbym. Chciałbym, żeby to się pojawiło kiedyś na konsolach. Nawet na takim Switchu, bo to jest super gra na takie przenośne sprzęciki. Na Steam Decku się na przykład super gra. Działa gra bez problemu na Steam Decku. Ale to wszystko będzie zależało od tego, jak ona się sprzeda. Więc jeśli się sprzeda i ja będę widział taki ekonomiczny sens siedzenia nad wersją konsolową, czy zrobienia jakiegoś portu, czy nawet oddelegowania jakiejś firmie zrobienia portu, bo to też jest oczywiście możliwość, no to ja muszę mieć jakiś taki finansowy trigger do tego, bo jeżeli to się nie sprzeda, no to nie będzie sensu po prostu, żeby nad tym siedzieć. Tak, właśnie dopytał Król Sucharów, a ja grałem chwilę na Steam Decku i było fajnie, bo to sobie do metra wziąłem. To jest takie trochę wolniejsze z gra, jak się kałką steruje, ale podobało mi się, że tym D-padem, jak w lewo, to od razu wyciąga łuk w lewo, a jak w prawo, to od razu wyciąga łuk w prawo. Tak, to jest zrobione celowo, bo na przykład na padzie się jednak celuje troszkę trudniej niż na myszce i na padzie są takie delikatne ułatwienia, że jak już wycelujesz w kogoś i go trafisz,
i wyciągasz łuk ponownie w tym samym kierunku, ale musi być w tym samym kierunku, albo po prostu lewym bumperem, który jest takim zawsze wyciągnij łuk w ten sam sposób, jak był poprzednio. To ta trajektoria zostaje dokładnie taka, jak miałeś ustawioną, więc masz tą pewność, że trafisz i nie ma tej frustracji. Tak, tak. Właśnie to podobało mi się to. Na PC-cie to ja sobie oczywiście patrzyłem, że jak trafiam w tego gościa, to mam myszkę tak pomiędzy tymi liśćmi. I potem na sobie tym wracałem. Piksel, na tym pikselu. Tak. Wychodziło tak, jeden na dwa wychodziło, więc... Zastanawiałem się bardzo długo, czy zrobić jakieś ułatwienie do celowania na myszce, ale stwierdziłem, tak obserwując też ludzi, jak grają, że to już by było zbyt duże ułatwienie. Ładnie ich uniknąłem. Jeszcze Piro pyta i podbije, czy patrzyłeś, jak wygląda rozgrywka na Steam Decku? No właśnie, to jest to, co mówiłem. I ja jestem na przykład sam siebie nie mogę poznać, bo ja raczej jestem takim graczem na dużych sprzętach, czyli na PC-cie, na dużych konsolach, tam PlayStation, Xbox. I ja ostatnie trzy przejścia gry zrobiłem na Steam Decku. Bo jest po prostu wygoda taka, że ja to mogę zrobić w każdym momencie, a gra ma na tyle takie fajne, powiedzmy, takie pętle 20-minutowe, gdzie mogę sobie jeden level pyknąć, że ten Steam Deck idealnie się do tego nadaje. Tak, ludzie pisali, że będą speedruny, będą robione z tego, z Bernarda. Ja bardzo długo myślałem, czy nie zrobić w ogóle tak pod speedrunnerów trochę tej gry. Może nie stricte, żeby pod nich to robić, ale żeby im ułatwić pewne rzeczy. Takie wiesz, dodanie timera jakiegoś, dodanie tego w podsumowaniu na przykład, żeby całkowity czas gry liczyło. Ale stwierdziłem, że ja nie jestem speedrunnerem, ja też nie wiem, co tych ludzi kręci i musiałbym naprawdę zrobić trochę researchu i spędzić czas z kimś, kto naprawdę zna temat. Że mówię, dobra, jak to chwyci i ludzie będą tym zainteresowani, to wtedy posiedzimy nad tematem. Ale na razie nie będę tego robił na wyrost, żeby też takiego klasycznego scope creepu nie było, nie? W projekcie, że jest po prostu wszystko, a potem się okazuje, że 3/4 rzeczy jest niepotrzebne. Teraz Kresko przeczekujemy, on dostaje obrażenia, a ja czekam ze ściany. Tak. O właśnie, ten shop oczywiście, jak z formokatki. Ja jako zawsze zabijałem w bardzo fajny sposób. Albo go Midasem, czyli tak. Zamsko zabijałem złoto, albo go wciągałem jakimś wirem, że mnie nawet nie dotykał. Zresztą mi się podobało tak. To. Shop jest tak zaprojektowany, żeby każde spotkanie z nim można było go upokorzyć w bardzo spektakularny sposób. Czasem ci nie podpasują karty, ale on zawsze jest w takich miejscach, gdzie albo możesz mu coś na głowę spuścić, albo go wziąć na przeczekanie, albo go po prostu, no tak jak mówię, ośmieszyć wręcz, nie? Myślę, że to się udało całkiem nieźle. To dobra, gra nie ma dialogów czytanych, ale gdybyś mógł wybrać głos dla Bernarda, to kogo byś obsadził? Ojej, to jest dobre pytanie. Ty masz też na doświadczenie, bo prowadziłeś serwis Dubscore. Tak, tak. No jeśli by to miał być któryś z polskich aktorów, to powiem ci, że miałbym bardzo duży zgryz, bo nie pamiętam takiego głosu, który pasowałby do takiego pikselowego misia. Nie wiem, musiałbym chyba bazę trochę przejrzeć i zobaczyć, co tam jest możliwe, ale tak z głowy nie mam dobrego pomysłu. Tym bardziej, że na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się smutnej rzeczy, że zmarł Krzysztof Banaszyk, mój w ogóle jeden z ulubionych aktorów dubbingowych, ale on by chyba nie pasował z głosem do Bernarda, bo to, żeby go zagrał świetnie, to jestem przekonany, ale jego głos z takim misiem nie do końca mi gdzieś tam współgrał. Nie? Na przykład teraz ciekawą rzecz widzę, jak wyciągasz tą kartę, wabik na przykład, albo coś, co możemy rozłożyć na ziemi. Mhm. To jest też jedna z kart i jedna z mechanik, która była bardzo długo iterowana, bo gracze nie wiedzieli, jak mają tą kartę zagrać. Mało kto był w stanie od razu skumać, że ją trzeba położyć na ziemi, w sensie, że strzelić kartą i ona, żeby spadła płasko na ziemię. Więc raz, że są te zielone linie pokazane, które sugerują, że to są te wolne miejsca, gdzie ja tą kartę mogę zagrać, ale to nadal było za mało, więc musiałem dodać ten tekst, który się pojawia gdzieś tam na dole, że tą kartę musisz położyć na ziemi. I mało tego,
pojawiła się mechanika, która jeżeli tą kartę zagrasz źle, to ona wraca do talii. Żeby nie było frustracji, że tak. Chciałeś ją gdzieś daleko położyć i się nie udało. I to właśnie dotyczy karty teleportu, dotyczy kolców, miny, wiru. Jest to takie trochę zbyt łatwe czasami, ale przynajmniej nie denerwuje i nie masz takiego wkurzania się na to, że nie trafiłeś, a to była super karta. Właśnie tak, tak. To pewnie się uświadomiłem, że pozwala mi strzelać w nieskończoność, bo wydaje mi się, że jak... Ale nie wiem, czy poza walką, jak używam teleportu, czy nie znika wtedy teleport, jak w ścianę strzeliłem. Nie, albo nie, nie znika. Okej. Wydaje mi się, że i tak wczytywałem save'a z przyzwyczajenia, że no na pewno zniknie. Ja się łapałem, podczas testowania gry się łapałem bardzo często na tym, że chciałem teleportem gdzieś w konkretne miejsce się przerzucić i nie mogłem, bo nie trafiałem. I mówię, dobra, jak ja mam z tym problem, to gracze na pewno będą mieli z tym problem. Dobra, było to pytanie od Króla Sucharów, kto ma podkładać głos, już mamy propozycję. Wojciech Mann. O, Wojciech Mann, tak. O, tak, to jest dobry pomysł. Tak, rzeczywiście. Tak, tak mi się wydaje. Bernard jest trochę taki ironiczny, sarkastyczny. Jest, to by, jest, to by oczywiście. Pasowało. Tak, charakterem myślę, że Wojciech Mann tutaj genialna rola to by mogła być. Ale powiem wam szczerze, że ja bardzo długo myślałem, znaczy ja od samego początku chciałem dubbing w tej grze. Tylko trochę się to rozbiło o koszty i trochę się to rozbiło o takie, że to fajnie wyglądało na papierze, ale niekoniecznie mi to grało, jak zaczynałem prototypować i zarzuciłem ten temat. Ale to były jednak bardziej kwestie finansowe niż cokolwiek innego. Tak, ja mam tak, zwłaszcza z takimi moimi grami, że może jeśli chodzi o intro, to jest fajne, jak to jakieś czytane intro czy coś takiego. Tak, tak. Ale tak podczas gry to ja mam trochę takie, dobra, ja chcę kolejną walkę. A to jeszcze, to ja sobie już szybko przeczytam, lecę dalej, a tu ktoś mówi, że wiesz, o, witaj, ja jestem Bernard, ja chcę ci tu pokazać. Tak, tak. A ja już mówię, nie. Dokładnie. Szybciej. Tym bardziej, że pomysł na fabułę w tej grze, on przyszedł stosunkowo późno i to było jeszcze tak, że... Ja chciałem, żeby tej fabuły było jak najmniej i żeby ona była raczej w tle, a nie żeby wiodła żeby te pierwsze skrzypce grała. I mówię, jak ktoś chce śledzić tą fabułkę, to będzie sobie ją śledził i się będzie fajnie bawił, ale nie będę zmuszał gracza do tego, żeby to robił. Bo jednak wolę, żeby on się bawił mechanikami i tymi kartami, a jak nie chce kombinować, znaczy nie chce czytać niczego, co on znajduje w tym świecie, to też się będzie fajnie bawił. Tak, i ktoś jeszcze proponuje Rysława i mój typ, o którym ja pomyślałem od razu, czyli Mirosław Zbrojewicz. Mirosław Zbrojewicz też mógłby być fajny, tylko nie wiem, czy on nie ma... on ma jednak taki niski głos, ale nie taki misiowaty jednak. Tak. To by było takie... Taka obsada na przekór, na odwrót. Tak jak jakiś czas temu była taka reklama z panem Zbrojewiczem, jak je jakieś kaszotto czy coś takiego i jest ubrany w sweterek i mówi, o Jezu, jak ja lubię kaszotto. To takie tak, nie spodziewasz tak. się po jego, że on tak będzie mówić. Właśnie to nie spodziewasz się, że będzie misiem. Jacek Braciak w sumie tutaj na czacie... Tak, Jacek Braciak może by się i nawet tutaj całkiem fajnie odnalazł, czemu nie? Ale na przykład dla mnie takim problemem też organizacyjnym było to, że ja cały czas w głowie jednak miałem lokalizację. I jak sobie zacząłem liczyć, ile kosztuje lokalizacja na inne języki i jaki jest problem ogólnie, żeby dubbing potem na przykład na wiele języków zrobić, no to też mi pokazało skalę w ogóle kosztów. I mówię, nie, to odpuścimy ten temat. Ale jeżeli by się okazało, że ta gra się właśnie fajnie sprzeda i będę robił wersję na konsolę, to jest super rzecz, żeby na konsolach dodać taki dubbing. Bo wtedy już po prostu z dużo większym budżetem, nie? Byśmy poszli na te konsole. Tak, to jak ktoś tam wspominał, że Bernard The Final Cut, Król Suchary Słoina, to by była taka wersja. Na przykład, tak. Jack Black, no tak, to już naprawdę z dużym budżetem, rozumiem, tutaj musimy iść. To musielibyśmy sprzedać, nie wiem, tak z 500 000 egzemplarzy na dzień dobry w pierwszym tygodniu. To wtedy na Jacka Blacka będzie nas stać. Tak. Dariusz Odija, przeczytałem najpierw Mariusz Omija. To też Dariusz Odija jest też fajnym typem, bo on ma bardzo niski głos i taki, on jest mało eksploatowany.
w grach ostatnio. On zawsze gdzieś tam w tych grach siedział, ale jego nigdy nie było jakoś super dużo, więc ja na przykład bardzo lubiłem ten głos. On jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Zrobimy tak. Wabiktamy tutaj. Ty już tą walkę grałeś. Dlaczego ty grasz? Ja ją przegrałem i poszedłem w drugą stronę po prostu. Poszedłeś w drugą stronę, okej, okay, tak. Dobra. A, racja, tak, bo ty pozabijałeś tych wszystkich dookoła i tak. Jarosław okay. Boberek. Myślę, że Jarosław Boberek by sobie poradził z każdą postacią. To jest akurat taki aktor, że on... Tak. On wie wszystko. Tak, on i potrafi wszystko. Dźwięki ze strzały by podkładał. I tak, on sam by zrobił większość tej gry po prostu dźwiękowo. Ale na przykład tu jest fajna sprawa, bo kiedyś robiłem taki stream z Richardem, który prowadzi taki... To jest Brytyjczyk, który prowadzi taki kanał Indie Gamiacs. I on się bardzo wczuwał, jak grał w tą grę i czytał te wszystkie dialogi. I ja mówię, kurde, on by pasował do tej gry, nawet żeby być tym narratorem. Niekoniecznie Bernardem, ale jako narrator super by się sprawdził. To już wszystko chyba. Już chyba wszystko wyczyściłeś. A masz jakieś plany, jakąś kolejną grę po Bernardzie? Wiesz co, mam mnóstwo pomysłów jakieś tam takie w głowie. Za każdym razem jak gdzieś jadę rowerem albo nawet samochodem jadę, to gdzieś tam mi się coś cały czas w głowie kręci, ale to są wszystko takie, że bardziej zabawiłbym się, zobaczył, czy coś z tego wyjdzie. Ale nie wiem, czy chciałbym robić kolejną grę już teraz tak od razu, no bo to jednak jest mnóstwo pracy takiej. Ja musiałbym to robić na full time. To by nie mogła być już praca po godzinach, bo jednak taka praca po godzinach na dłuższą metę, ona jest bardzo taka wycieńczająca. Tak, tak, to się bardzo łatwo myśli, ale bym zrobił taką grę. A potem robisz Bernarda kilka lat. Tak, dokładnie. No, ja spędziłem 4 lata nad tą grą, tak sumarycznie prawie 4 lata, tam bez paru miesięcy. I to jest codzienna praca po prostu. To mało było dni w ciągu tych 4 lat, kiedy ja nie pracowałem nad tą grą. Oj tak. Ludzie mam wrażenie, jak ktoś sobie pomyśli, to jest tak, że 4 lata to bym robił takie RPG-a, takiego 3D i w ogóle, a tego Bernarda to w kwartał bym zrobił. Tak, tak. W 100 osób, nie? To tak. Bernard Live Service, no dokładnie. No i zobacz, na przykład te karty, które wypadły z piniaty, one zawsze są... W ten sposób wypadają, że jedna jest ofensywna, druga jest wspomagająca, a trzecia jest defensywna. Więc faktycznie. Zawsze masz taki mały wachlarz. Jedna cię raczej uleczy albo ci pomoże się uleczyć. Jedna będzie taka, która zadaje obrażenia, a jedna będzie taka właśnie taka gdzieś tam coś pomiędzy. Nie? Faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. No. Znaczy to dobrze, że nie zwróciłeś uwagi, bo tego nie musisz widzieć. Nie? Ja tak sprzedaję takie smaczki, bo myślę, że to jest ciekawe dla ludzi, którzy to oglądają też. Gra właśnie powinna robić rzeczy tak, żebyś ty ich nie widział, ale żebyś je czuł. Tak, ja w pewnym momencie też sobie odkryłem tutaj swoją ulubioną jakby taktykę i jakby jest tu kilka takich jakby ścieżek, które można iść i ja sobie wybrałem swoją konkretną, bo na przykład poszedłem na pewno bardziej w uniki, a nie, bo te ulepszenia są, to wbijam sobie życie, uniki, mało szedłem w tę mniejszą szansę na żywioły, na zaatakowanie żywiołami i też tak samo... Były takie karty, które właśnie mi nie podpasowały. Ja takie, okej, to nie pasuje mi to. Na przykład właśnie takie karty, te żywioły, tak już się miałem, to ich używałem, ale jakoś tak nie starałem się koniecznie szukać kolejnych konkretnych żywiołów. Jak już miałem do wyboru karty żywiołami, a karty jakiś wir czy tego typu, to wolałem właśnie iść to drugie. Właśnie to mi się spodobało, że to jednak są takie ścieżki, co ci bardziej pasuje. Są, właśnie ten system artefaktów i w ogóle całe levelowanie postaci jest tak zaprojektowane i pomyślane, żebyś ty mógł sobie odnaleźć jakąś taką swoją ścieżkę i na przykład jak rozwijasz Bernarda w konkretny sposób, czyli na przykład levelujesz bardziej mu życie zamiast uników, to mimo wszystko będziesz miał z drugiej strony ten artefakt,
kiedy te uniki będą ci potrzebne, żebyś mógł go użyć. Tak, nawet sobie go wymienić na chwilę. Tak. Więc te artefakty są taką jakby trochę taką przeciwwagą dla tego, jak ty rozwijasz swoją postać. Oczywiście możesz pójść na przykład totalnie w uniki i jeszcze się podrasować artefaktem, więc na koniec gry będziesz w stanie unikać połowy obrażeń, ale to jest jakaś twoja decyzja, że tak konkretnie chcesz grać, nie? To jest taki, może nie build, ale jakaś taka namiastka builda. Tak, i to właśnie też z czasem wyszło jakby, właśnie z czasem niektóre rzeczy mi kompletnie nie widziałem sensu, a potem z czasem okej, jakoś trochę się rozwinąłem, jakieś nowe karty zobaczyłem, to miałem tak okej, jest sens, żeby coś robić. Właśnie niektóre rzeczy są takie bardzo takie long game, żeby to kogoś osłabić, żeby tutaj coś zrobić. No to na początku to nie ma sensu, jak mamy kogoś, kto ma 3 życia czy coś. Zgadza się. I tutaj właśnie takie pytanie też widziałem, padło na czacie. Lord Drops pisał, że jak z poziomem trudności, bo wydaje się mega fajna, tylko za prosta. To myślę, że ty bardziej tutaj odpowiesz na to pytanie, bo dla mnie ta gra jest za prosta, ale dla ciebie chyba niekoniecznie. Z początku może trochę, ale też wtedy po prostu sobie eksperymentuję, się bawię. Z czasem właśnie były takie sytuacje, bo zaczęły się pojawiać takie sytuacje, to nie jest bez sekretu. Były takie sytuacje, że właśnie, jest tutaj taka arenka i tu jest 4 przeciwników i dwóch z nich ma tarcze i dwóch z nich strzela. To ja tutaj musiałem sobie zrobić cały gameplan. Tak. Zastanowić się, w jakiej kolejności, co, od czego zacząć. Zawsze się udawało, to nigdy nie było tak, że nie da się, muszę zrezygnować poziom, inne karty wylosować, bo się nie da. Zawsze się da, ale... a właśnie i sporo było przy tym fanu, naprawdę. Więc nie powiedziałbym, że jest to prosto. Rzeczywiście możemy potem pokazać jakiś tam level górski na przykład, czy coś w tym stylu, bo to też będzie można łatwo zobaczyć, o ile więcej jest przeciwników, bo tutaj mamy tak naprawdę walki takie jeden na jeden często. Tak naprawdę dopiero w tym poziomie na końcu jest walka 3-1 i taka w miarę trudna, ale potem tych walk jest takich trudnych jest coraz więcej. To jest też spowodowane tym, żeby gracz nie czuł się, nie wiem, zmielony i zrównany z ziemią na samym początku grania, bo się sfrustruje. Właśnie chodzi o to, żeby w ten poziom trudności tak wprowadzać, tak, nie wiem, brakuje mi polskiego słowa, tak płynnie, Płynnie. Tak, właśnie to nawet do końca, po prostu trochę inne tempo gry miałem. Niektóre rzeczy po prostu nie szedłem w to, że mam tutaj wybielać na przykład Rusowa żywioł z Bernarda. No to ja po prostu, jak płonąłem, to płonąłem. Ja wolę trzymać ze sobą jagody, jak mam miejsce, niż wybielacz. To jest taka rzecz. I to jest też kwestia wyboru. I powiem ci, że ja na przykład też tego wybielacza nie używam. Sobie sprzedaję. To jest jedna z kart, której używam najmniej, ale mam ją właśnie po to, żeby ją sprzedać, żeby ją zmielić. A czasem ona po prostu jest w tym momencie, kiedy można je użyć i to też jest w porządku. Tak. Nie jest może jakoś super przydatna w każdej walce, ale jak już jest przydatna i jeszcze ją mamy w talii, no to wtedy się z niej korzysta. Więc nie musimy absolutnie korzystać ze wszystkiego. Właśnie nawet powiem, że też dobrą sytuacją idealną nie jest, gdy są same fajne karty, bo potem się okazuje, że trzeba jakieś karty zostawić albo sprzedać i wtedy jest problem, bo ja nie chcę się żadnej karty pozbywać. Tak samo zazwyczaj nie używam cichosza, który ucisza przeciwnika, bo to jest jakby... były takie sytuacje, kiedy miałem takie, to faktycznie, bo jest dużo przeciwników mega mocnych, to by się mi się przydało, ale wolałem jakoś odciągać od grupy, niż tracić punkty właśnie 3 z 5. Cichosza się przydaje właśnie w walkach, kiedy na przykład chcesz wyciągnąć konkretnego przeciwnika z dużej grupy, czyli na przykład kruka, nie? Bo kruk jest bardzo trudnym przeciwnikiem, on generalnie nie bierze jeńców i jego nie interesuje, czy to jest daleko do ciebie, czy blisko, on zawsze cię zaatakuje. Więc jeśli możesz na przykład wyciągnąć kogoś, kto nie zawoła tego kruka do walki, to robisz, bo to się bardzo przydaje. Tak, to właśnie musiałem od połowy gry odkryć, że to ma jakąś funkcję. To się może przydać. Tak, właśnie to jest ten taki problem, w cudzysłowie oczywiście, że ja to musiałem zaprojektować, żeby to na przestrzeni całej gry miało sens, ale jak ktoś gra w demo albo gra tylko te pierwsze levele, to on jeszcze tego nie widzi, więc musi pograć trochę dłużej, żeby dostrzec te wszystkie niuanse. A gdyby ich nie było, no to on wtedy, ten gracz powie, ta gra jest nudna, ona nie ma żadnej głębi, nie ma po co rozwijać tej postaci, a właśnie jest po co, tylko chwilę to jednak zajmuje. Tak, tutaj Krusuchar też pytał, czyli tu są buildy. Tak, absolutnie, właśnie można sobie... No po pierwsze, pod jakim względem są karty, jakie karty wybierasz, powiedzmy. Pod drugim względem są te artefakty, jaki artefakt mamy założony. No a pod trzecim są właśnie
ulepszenia Bernarda co poziom, co idziemy. Właśnie bo ja bardzo sobie poszedłem, albo głównie szedłem w przedłużanie. Na początku szedłem przedłużanie zasięgu, potem odkryłem, że nie, już mam całkiem długi, to potem sobie szedłem też w życie i w uniki. I miałem chyba, mam jakieś 25% uniku, więc okazało się, że mogę na to liczyć po prostu, okej? Okay? Jest bardzo duża szansa, że nikt mnie nie trafi. I tak, po prostu jest unik, unik, unik. Właśnie, właśnie tam jest też taka rzecz, że ta trajektoria strzału, to też jest zaprojektowane celowo, że tą trajektorię zwiększasz, bo to jest taka pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy w ogóle jako graczowi, że okej, okay, ten łuk jest trochę za krótki, fajnie by było, gdybym miał tą trajektorię dłuższą. I zaczynasz w to iść. Ale gdybyś tego nie zrobił, to potem dostajesz artefakt, który tą linię też ci jest w stanie mocno podbić. Wiadomo, wykorzystujesz artefakt, więc to jest też coś, jakiś slot na jakąś umiejętność, ale jest ta taka, to jest taka deska ratunku dla ciebie też. Wczytaj. Tutaj też padło pytanie od Króla Sucharów o safe skamowanie, bo mówię, że z piniaty wypadają różne karty i czy można safe skamować. I tak, i nie. Czasem, znaczy generalnie design jest taki, że nawet jak zrobisz save'a i wczytasz go, to będziesz miał te same karty, które ci wypadną tam powiedzmy z piniaty czy z jakiegoś przeciwnika. Bo te karty one są losowane na bardzo różne sposoby, ale generalnie powinny być te same, chociaż nie zawsze. Tam są takie przypadki, gdzieś tam ci się to poszczęści i uda ci się coś osiągnąć przez wczytanie save'a. Przed chwilą tutaj miałem eteryczną strzałę, teraz mam już tylko piorun na przykład. Dokładnie, dokładnie. Tak, zauważyłem, że wydaje mi się, że w miarę ogarnąłem jakiś taki system, że chyba jak zrobię tego, jak się nazywa, tak, quick save'a. I jak już jestem na poziomie, jak już trafiłem na poziom, no to jakby to już zostało trochę predefiniowane, tak? Obliczone, dokładnie. Że dostanę te karty, więc to nie jest tak, że ten, jak już jestem na tym poziomie, to już trochę nie ma szans. Chyba, żebym wczytywał poziom z poprzedniego etapu, ale no, już w połowie poziomu nie będę wczytywał poziomu. No, więc dokładnie. To też jest właśnie, ale to jest zrobione celowo, żeby właśnie gracze nie oszukiwali. To był taki mój pierwszy w ogóle pomysł na to, że gracz będzie chciał oszukać, więc ja się muszę zabezpieczyć na to, że gracz będzie chciał oszukać. I wiele takich rzeczy mam połatanych i wydaje mi się, że to jest dobre, bo to też pokazuje, że że ta gra, że można ją przejść na wiele różnych sposobów, więc to, że ty masz trochę gorsze karty w tym momencie, nie oznacza, że się nie da przejść. Zakładamy. I te artefakty są. Ja regularnie dostawiam nowy artefakt i sobie patrzyłem go i miałem takie: o, to jest artefakt, to jest moje endgame'owy artefakt. A potem przychodził kolejny poziom, zdecydowałem kolejny artefakt, miałem takie: to jest jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. I to jest właśnie na różne sposoby, właśnie. Tak, te artefakty też są zaprojektowane tak, żeby one się pojawiają w konkretnej kolejności też, żeby ci trochę. Jak nawet jak ci trochę nie idzie, to one mają za zadanie pomóc ci w danym konkretnym biomie. Czyli na przykład w biomie górskim są artefakty, które bardzo się w nim przydadzą, a potem one są takim, one ułatwiają grę, ale nie są niezbędne na przykład, nie? Więc możesz je wtedy zmieniać, dlatego też jest możliwość zmiany tych artefaktów. Jakoś to musiałem ograniczyć, wybrałem dwie zmiany na level. Wydaje mi się, że to całkiem spoko jest zbalansowane. Tak, ja sobie brałem coś, to miałem coś głównego, potem zmieniałem na coś do eksploracji, a potem z powrotem i jakoś to właśnie działało. Tak, zwłaszcza, że te typowo eksploracyjne takie artefakty, one się bardzo przydają do dotarcia do miejsc, do których bez artefaktu nie dojdziesz. Są na przykład takie miejsca, gdzie musisz dolecieć na spadochronie. Tak, to jest super sprawa. Dokładnie. Widać, Bernard to nowa Zelda. No, chciałbym, żeby Bernard był Zeldą, to tak bym musiał tutaj jeszcze z 3 lata popracować i dopisać mechanik trochę. Tutaj użyłem teleportu, żeby wskoczyć sobie tutaj wysoko. Tak. I tutaj sobie idziemy, właśnie to jest jedna rzecz, którą właśnie znalazłem, jak przechodziłem. I szczytki i łód. I tutaj tak jest woda nalana, ale wcześniej była karta odporności na wodę. Tak. I tutaj właśnie to właśnie to trochę mnie nauczyło, że ja mogę to używać poza walką, nie tylko podczas walki. To był ten właśnie moment. Okej. Z tym, że i tak to nie działa jakby, to się zużywa, więc najczęściej tak sobie skakałem jak najdalej tam. Tak.
Oj, jeszcze raz. To jest bardzo takie subtelne. Ten easter egg jest bardzo subtelny i nie wszyscy go prawdopodobnie rozumieją. Ale mogę zdradzić w ogóle, o co chodzi z tym Szczyrki Wód, bo nie wiem, czy ty w ogóle... Ja nie załapałem. Nie załapałeś, tak, bo to jest ciężkie do załapania, to jest naprawdę dla bardzo wąskiej grupy. We Wrocławiu jest ulica Jana Szczyrki. Na ulicy Jana Szczyrki mieści się siedziba Techlandu. To jest pierwsza informacja. A ta woda, która tutaj jest elementem takim, powiedzmy, głównym, jest dlatego, że jak się pojedzie w czasie deszczu na ulicę Szczyrki, która nie jest wyasfaltowana, a przynajmniej kiedyś nie była, nie wiem, dawno tam nie byłem, to tam jest zawsze mokro. I tam jest zawsze mokro po kostki. Okej. Dlatego to jest takie nawiązanie właśnie do tego Szczyrki Wood. No a na końcu jest jeszcze tutaj duża karta, dużo złota i karta Midas, ale tak. To już sobie każdy dopowie, o co chodzi. Okej, ale deep cut faktycznie nie wiedziałem. Nie, to fajnie. Ja podejrzewam, że tego nikt nie załapie, dlatego ja to zrobiłem bardziej dla siebie, bo chciałem mieć taką pamiątkę. Ale to jest najlepsze w takich projektach, że ja też jak sobie kręciłem jakieś w czasie szkoły jakieś filmy czy coś takiego, to tam były żarty, które zrozumiałem ja, jeden mój kolega i może drugi. I to jest dokładnie, tyle. Dokładnie tak. Takich easter eggów w grze jest kilka dosłownie, też nie chciałem tego napakować, żeby ich było jakoś bardzo dużo. Jak ktoś je znajdzie, to znajdzie, są bardzo opcjonalne. Jak ktoś je zrozumie, to się uśmiechnie pod nosem i będzie fajnie. O tak, zabij lub ulecz, albo zabija, albo leczy do maksymalnej wartości. Kiedyś leczył do maksymalnej połowę. Wartości. Tak. Tak. Dodaję połowę jego maksymalnych PZ i potem miałem takie dobra. Tak. Albo to, albo w te, albo we w te. I nagle przeciwnik miał 12 życia teraz. Tak. I miałem takie dobra, gram dalej i musiałem go zabić. To było fajne uczucie. Ale ja robiłem, wcześniej ta karta podwajała jego życie zawsze. Więc jak przeciwnik miał 10 życia, to nagle miał 20 i to już było za trudne, więc musiałem to wszystko znerfić, żeby to też miało sens, bo ja się łapałem na tym, że jak już mi się to stanie, to ja wczytuję save'a, bo to jest bez sensu. Tu jest na przykład walka. Ale krasnoludek wpadnie w kolce, jak odejdę. Podejdź. Tak, tu jest walka, która kiedyś miała dwa kruki, a teraz ma dwa krasnale. Dobra, wpadł w kolce. Troszkę utknął. Ale wpadł w kolce, niech będzie. Zobaczymy, czy trafię tym. Aj, obok, dobra. Jakiś taki edge case, który gdzieś tam... Ja pamiętam, kiedyś mi to się chyba zdarzyło przy jakichś testach, ale stwierdziłem, że już nie będę tego naprawiał. To jest naprawdę takie... Mocno edge case. To jest rzecz przy robieniu grach, że to jest ten etap, kiedy uświadamiasz sobie, że polerowałbyś dalej, ale okej, nikt tego nie zobaczy. Tak. A nawet jak zobaczy, nie ma problemu, nie? Bo tak długo jak się gra, nie skraszuje, to jest okej. Ja też doszedłem już do takiego etapu tak mentalnie, że dobra, nie muszę naprawić wszystkiego, tak długo jak gra się nie wysypie, działa i sprawia wrażenie, że ona wie, co robi, nie? Dobra, teraz leśle dzban. Tu jest kolejne pytanie od Króla Sucharów. Myślałeś nad trybem Very Hard, na przykład bez zapisu w trakcie poziomu lub z mocniejszymi przeciwnikami? Tak, myślałem nad takim trybem, ale stwierdziłem, że przed premierą już nie będę kombinował, bo musiałbym za dużo testować, ale gdzieś cały czas mam z tyłu głowy albo taki Iron Man mode, gdzie po prostu giniesz i koniec, albo właśnie taki tryb Hard, że na przykład każdy poziom musisz przejść bez save'a, nie? To myślę, że to gdzieś jakiś taki fajny balans by mogło tutaj zrobić. Dobry wieczór, Artur. Gra wygląda miodnie. No to jak dla misia. Nawet jest karta miodku. Jest karta miodku. Tak, karty zaprojektowała moja koleżanka Martyna i ja jestem przeszczęśliwy, jak te karty wyglądają. Bardzo mi się podobają te emblematy. Tak, są fajne. Trochę w samozachwyt tutaj wpadam, ale te karty naprawdę... Ja bym ich nie zrobił tak ładnych. Mhm. Można by zrobić fizyczne wydanie, tam właśnie byłoby boosterek kart. 8 losowych kart. Pamiętam, opowiadałeś, że miałeś taki...
Taki placeholder AI ci wygenerował trochę tych kart, tam były te malinki i coś takiego. Tak. Ale teraz są o wiele lepsze, no. Nie, no zdecydowanie. Ja bardzo szybko się w ogóle przekonałem, że zapłacenie artyście za zrobienie dobrej roboty to jest ta droga, którą ja powinienem podążyć. Dobra, nie wszystko znaleźliśmy, ale chodźmy już dalej. No to tak naprawdę przeszedłeś. Aha, dobra, jeszcze jeden level leśny jest. Może się trochę pośpieszymy, żeby pokazać. Spoko. Pokazać inne biomy. Dobra, zauważ mnie. Albo nie. Wczytajmy. Tak, w ogóle to jeszcze zostawię. Momencik. Czy wstawię, bym zapomniał. Jak coś, zostawiam linka, jeśli ktoś chciałby. To zapraszam do zostawienia listy życzeń. Dodania do listy życzeń. Tak, ta lista życzeń nawet na te parę dni przed premierą jest kluczowa. Nawet jak nie zamierzacie kupić, to jak dodacie to do wishlisty, to im więcej ich zbiorę, tym lepiej, bo to po prostu karmi algorytm i Steam pokazuje grę w wielu miejscach później. Artur pyta o cenę. Ceny jeszcze nie podałem, ale to będzie cena takiego po prostu indycza cena. To nie będzie żadne 100 zł ani 200, tylko takie właśnie dużo poniżej. Tak, ktoś mnie mignął, ktoś wcześniej pytał, to jest popularne pytanie. I to jakby, to też strasznie mnie ciekawi zawsze ten proces. Czyli zakładałeś jakby konto, założyłeś konto dewelopera na Steamie, tak? Musiałeś sobie do Valve'a powiedzieć, cześć, ja tu chcę robić gry. Zapłaciłeś $100, tak? To wydaje mi się jest dokładnie stawka. Dokładnie, to jest $100, tylko to jest takie $100, które ty dostajesz z powrotem później. Mhm. To nie jest opłata, tylko to jest takie, ja to zawsze sobie tak tłumaczę, że to jest takie, ty się zakładasz z Gabenem o to, że sprzedasz grę za $100 co najmniej, nie? I on ci to potem oddaje. A jeżeli ci się nie uda, no to on zabiera tą stówę. Tak, sobie tak, dobry sposób, dobre spojrzenie. Tak. I to mnie też zawsze ciekawi, chyba że nic o to opowiadać, ale zawsze mnie to ciekawi, bo też chciałbym coś kiedyś tego zrobić. Mhm. Czy ty masz firmę albo zakładałeś firmę po to? Nie wiem, czy możesz miałeś wcześniej. Nie trzeba tego robić. To oczywiście to ma wszystko, zawsze ten nóż ma dwa końce, bo to jest tak, że możesz być osobą fizyczną i produkować taką grę, nie ma z tym problemu. Tylko musisz się liczyć z tym, że zapłacisz zupełnie inny podatek od tego. No bo jeżeli pracujesz tam powiedzmy na etacie, jeszcze dodatkowo zarobisz na grze, to może się okazać, że wpadając w drugi próg podatkowy, podatek wyniesie cię 32%, nie? Więc to jest bardzo dużo. Tym bardziej, że 30% w ogóle FIS-ów bierze Steam. Masz jeszcze VAT gdzieś, więc z całej tej ceny w ogóle brutto, którą płaci twój konsument, no to dla ciebie trafia gdzieś mniej więcej połowa z tej kwoty. Więc na przykład posiadanie firmy, czy nawet takiej jednoosobowej działalności, nie wiem, z podatkiem tam 12 czy 19%, podatkowo jest bardziej opłacalne. No ale to wszystko jest kwestia tego wyważenia, ile ty się spodziewasz, że zarobisz na tej grze, bo jak to są jakieś małe kwoty, to nawet ten wysoki podatek, on tam nie robi jakiejś wielkiej różnicy, nie? Wysoki podatek zaczyna boleć, jeśli sprzedasz tych egzemplarzy tam, nie wiem, tyle, że będziesz miał zarobek rzędu, nie wiem, 500 000 zł na przykład, tak, czy 1 000 000 zł, no to wtedy 30% podatku, a 19% podatku jednak jest już widoczne w tej cyferce. Ale jak najbardziej można to zrobić samemu. Tak, nawet też tutaj też pada Haxor często na mainstreamie, on właśnie teraz pracuje nad grą, nawet drugą zapowiedział i też planują. Ma jakiś tam mały team, w sensie to też jest taka gra zapaleńców. Jasne. Opowiadał, że planują, bo do 75% tam pensji minimalnej można zarabiać sobie bez właśnie zakładania firmy. Mhm. I mówi, że właśnie w ten sposób planuje, że już ma tam konto na Steamie i po prostu nie planuje zarabiać milionów, więc po prostu planuje, że będzie zarabiać po prostu część, no, do tej kwoty i planuje, że jej nie przekroczy, więc... Dokładnie. To jest też, to nie jest nic na zawsze. Zawsze możesz w trakcie założyć firmę, zmienić tą formę opodatkowania, tą formę prawną, którą jesteś dla Valve'a.
to jest po prostu kwestia potem tylko formalności, nie? To nie jest tak, że się nie da. A też na przykład dla mnie, moje takie rozumowanie też, nie? Mogę tutaj powiedzieć. Mhm. Jak ja zaczynałem pracę nad grą 3 lata temu, czy prawie 4, no to zakładanie firmy 4 lata temu tylko po to, żeby być firmą dla Valve'a, ale przez 4 lata płacić składkę zdrowotną, płacić księgowej za prowadzenie tej firmy i tak dalej, to są koszty, które przez te kilka lat robią się nagle, nie wiem, 30 tysięcy złotych z tego się zrobi. Tak. I to jest koszt, który jest bez sensu, więc ja wolę ten koszt zapłacić w podatku potencjalnie, kiedy na tej grze cokolwiek zarobię, niż płacić go już dziś tylko dlatego, że ja mam firmę. Więc to wszystko trzeba sobie przeliczyć i, tak. I każdy ma swój kontekst. Chociaż póki tej gry nawet nie ma to kupna, no to o czym jest rozmowa, skoro nikt nie ma żadnych wpływów. Dokładnie. Tu jest fajne pytanie od Meduży albo Meduzy. Czy podczas projektowania poziomów rozrysowałeś sobie mapki, czy większe YOLO i potem dopracowywanie poziomów? To jest super pytanie, bo jak się zapytasz level designera, jak to się powinno robić, no to każdy ci powie jakieś tam, powiedzmy, prawidła, jak to się powinno robić w branży, nie? Że sobie tam rozrysowujesz od ogółu do szczegółu, gdzieś tam wymyślasz sobie ten level i potem zaczynasz go dopracowywać. Ale u mnie na przykład dużo bardziej sprawdzało się coś takiego, że ja projektowałem konkretne walki, bo one tak naprawdę są tą esencją gry, a potem starałem się zrobić taki level, żeby dojście od jednej walki do drugiej było w miarę interesujące. I tak, żeby tej platformówki trochę było, i żeby było trochę eksploracji, żeby to też nie było nudne, więc jakoś to tam trzeba było wszystko pożenić. Więc u mnie ten proces wyglądał w ten sposób. Tu jest fajna walka. Hop, dobra. Tarcza przyjęła. Może wczytam. Najpierw ustajemy tarczę w takim razie. Tak się bawiłem często też. Mhm. Tu jest kolejne pytanie, fajna muzyczka. Nie widzę Nika, bo jest bardzo się słabo odznacza, zielony na żółtym. To jest Mark 39659. Okej, okay, Mark 39659, fajna muzyczka w menu, bo odpaliłem demo. Jako człowiek, który też chce gierkę pisać, pytanie, jak u ciebie z artami i muzyką? Sam tworzyłeś wszystko? Nie. To jest właśnie jeden z najtrudniejszych elementów, od którego ja się trochę odbiłem jako twórca. Że ja myślałem, że zrobię wszystko samemu, a potem życie zweryfikowało i okazało się, że okej, okay, ja bym to zrobił samemu, ale poświęciłbym na to 3 lata dodatkowe, żeby się nauczyć pixel artu, żeby się nauczyć podstaw grafiki, bo ja tego nie mam, nie? Nie mam tego warsztatu. Proste rzeczy potrafię robić i są tutaj grafiki w grze, które zrobiłem ja sam i jestem z nich nawet trochę dumny, a niektóre z niektórych nie, więc nie będę może o tym mówił, ale na przykład muzyka jest skomponowana przez kompozytora, który się tym zajmuje i zarabia tym na życie, więc to też jest, powiedzmy, robota czyjaś. Tak naprawdę cała taka praca kreatywna, artystyczna, albo może nie kreatywna, artystyczna, tutaj mi pomagały osoby, które po prostu siedzą w branży i to robią, czyli właśnie grafika, muzyka, fabułę też napisała koleżanka moja, z którą no, ja jej powiedziałem, co chcę, żeby tutaj ten misiu mówił i co robił, ale ona wymyśliła te dialogi, ona wymyśliła, jak to fabularnie poukładać, z jakąś tam moją, powiedzmy, sugestią czy delikatną pomocą i iterowaniem pomysłu. Tak, tutaj mamy w menu zwoje, to możemy sobie przeczytać. Niektóre są tutorialami, niektóre są związane z główną fabułą, ale są też takie lore trochę, historia. Tak. Fajne bardzo sprawa. To jest właśnie takie w tle, nie? Wszystko, to jest to, co mówiłem, że nie musisz w sumie tego czytać, jak nie chcesz, ale te historyjki są fajne. Tam jest kilka historyjek, z których ja naprawdę jestem dumny, jak Karolina to napisała, bo one są takie z przekąsem, takie z jajem i mi się na przykład bardzo podobały. Tam mam swoje takie 3 ulubione, nie będę tego zdradzał, więc sobie sami to odkryjcie, jak macie ochotę, ale tam też jest trochę takiego i oczka puszczania gdzieś tam do popkultury, trochę do, może nie do polityki, ale takie do takiej, nie wiem, poznawania świata, nie? Coś takiego. Mhm. Bardzo fajnie to jest tak wplecione w cały świat Bernarda. Fajnie, jak powiedziałeś, mi się podobało. O, mamy znowu tutaj pana, dobra.
Mina. Pytanie tutaj jest kontynuacja. Czy trudno jest znaleźć specjalistów? Powiem tak, że nie wiem, czy ja miałem trochę szczęścia, czy po prostu są ludzie, którzy zrobią ci super rzeczy, ale to jest też kwestia znalezienia takiej, nie wiem, wspólnej trochę chemii między osobami. Wiesz, czasami ktoś jest super, jeśli chodzi o to, co robi, ale nawet no, nie chcesz z nim pracować z różnych powodów, tak? Albo się, nie wiem, charakterami się nie dogadujecie i tak dalej, więc tu jest fajnie sobie znaleźć taką osobę, z którą naprawdę ci się fajnie pracuje. I ja miałem to szczęście, że właśnie w moim projekcie praktycznie same takie osoby były, z czego ja byłem niesamowicie szczęśliwy, bo ja mogłem na nich polegać. I to było tak, że cokolwiek ja nie potrzebowałem, to ja mogłem to zlecić, czy powiedzieć, co chcę, poprosić i to było zrobione, to było terminowe. Wiadomo, tam zawsze jakieś zawirowania się zdarzają, życie gdzieś tam coś pisze swoje scenariusze i nagle coś tam trzeba poprzesuwać, jeśli chodzi o termin czy nawet jakość, tak, trochę, ale to jest wszystko zawsze do dogadania, więc naprawdę na fantastyczne osoby trafiłem. Drugie wyzwanie. To jest bardzo trudne wyzwanie, tak. Szczególnie na padzie. Na myszce jest dużo łatwiejsze, ale na padzie powiem wam, że tutaj jest... No ja się trochę męczę momentami, ale to jest do zrobienia. Tak, jest sporo pracy, powtarzałem na złoto. Tak. Jako QA pytam, QA sam robi jeszcze znajomki. No na przykład ja troszkę pomagałem ostatnio, ale... Tak, kontr pomagał trochę, ale większość to jest jednak praca samemu. To jest takie non-stop testowanie gry. To jest... klasyka. Ale jak najbardziej miałem taką grupę playtesterów, z którymi się umawiałem. To były osoby, które powiedzmy nie znam ich osobiście. To były tam ludzie z Discorda naszego forumogadkowego między innymi. Ale nie tylko. Głównie po to, żeby oni nie byli tak zbiasowani też, nie? Żeby nie byli spolaryzowani, jeśli chodzi o te takie... że okej, znają mnie, lubią mnie, żeby oni mi powiedzieli, co w tej grze jest nie tak, bo ja się tego chciałem dowiedzieć i to był mój główny cel. Tak, bo to trochę kusi powiedzieć, nie, wszystko jest super, super grę zrobiłeś, ja cię dokładnie. Lubię, więc super tak, grę. Tak. Więc ja celowo na przykład wybrałem takie osoby, które... musiałem tutaj znaleźć dobry balans. To nie mogły być takie zupełnie obce osoby dla mnie, bo też zależało mi trochę na takiej poufności, nie, że... Ja z definicji paru osobom byłem w stanie zaufać, ale to są nadal obce osoby, których nie znam osobiście, więc na pewno są mi w stanie dać jakiś feedback, który będzie dla mnie wartościowy. A poza tym było też kilka osób, które zupełnie tak obco, nie? Gdzieś tam się udało nam znaleźć i też dostałem fajny feedback. Mamy drugi biom teraz. Przed chwilą podniosłem, uwielbiam pulpę jagodową, bo zwiększa życie. To jest super sprawa. Tak. Zastanawiałem się, czy ona nie jest OP trochę, ale już ją zostawiłem. Przydała się wiele razy. Tak. No tak, ale to jest właśnie takie... Tak to właśnie robienie gier wygląda, że samemu jest bardzo ciężko albo to niemożliwe. Na przykład to jest możliwe, jak się robi taką bardzo małą grę. I w sensie, problem polega na tym, że ludzie myślą, że Bernard, to jest mała gra, a to jest właśnie spora gra. To tak, jest spora gra, tak. To jest spora gra. Ja jak sobie robiłem taką małą grę na taką małą konsolkę i po prostu to jest taka gra logiczna, że jest to taka po prostu gra się w kółko, to samo powiedzmy, to jest taka mała gra, którą mogłem sam zrobić muzyczkę i tak dalej, bo to jest taka gra na 15 minut, ale taka gra na kilka godzin, to już jest ogromne. To jest ogromna rzecz. Ja powiem wam, że mnie trochę przeraziła skala w pewnym momencie, jeśli chodzi o świat i o ilość poziomów, którą ja... Bo ja sobie wymyśliłem, że spoko, będę miał 5 biomów, fabułę wymyśliłem na 5 biomów, a potem jak je zacząłem robić, to się okazało, że to jest tyle pracy, żeby przygotować 20 kilka naprawdę interesujących leveli i to mnie to trochę przerosło, nie? W pewnym momencie, więc naprawdę musiałem zagryźć zęby, żeby tak, żeby mieć chęć do robienia tego. Bo najfajniejsza jest ta faza taka tego prototypu pierwszego, czyli takiego iterowania pomysłów, takiego bawienia się tym, czy konwencją w ogóle, czy wymyślania tego wszystkiego, ale jak już wchodzisz w ten etap produkcji, gdzie wiesz, czego chcesz, tylko musisz teraz pracować nad asetami, nad animacjami, nad levelami, non-stop poprawiasz jakieś błędy, robisz właśnie ten taki QA, takie quality of life improvements, jak to się mówi, no to jest ciężka praca. To tam już się kończy
kończy się trochę przyjemność, niestety. Zniszczyli mi to. Nie, to wczytam. Tak, tak, to jest też bardzo często... jest jeden z moich ulubionych kanałów na YouTubie, Red Letter Media, to nawet był na podcaście wspominany przez Startaka. Oni w kółko powtarzają taką rzecz, że każdy myśli, że robienie filmów jest fajne, a potem robisz film i to nie jest fajne. I oni często oglądają takie filmy z niskim budżetem, gdzie ludzie widać, że w połowie uświadomili sobie, że Jezu, jeszcze kilka miesięcy tej pracy. I robienie gier jest trochę podobne, że myślenie o robieniu gier jest fajne, ale robienie gier często nie jest fajne. Tak, bo bardzo łatwo jest zrobić prototyp i coś, co gameplayowo, powiedzmy, zaczyna mieć sens. Te wszystkie mechaniki gdzieś tam sobie dopracowujemy w takich bardzo takich z grubsza ramach, ale potem musisz to wszystko dopracować. I dopracowanie tego do takiej postaci, tak jak tutaj teraz grasz, tak, że te ludziki się poruszają odpowiednio, że animacje są synchronizowane, że ta skrzynka mu spadnie na głowę wtedy, kiedy ma spaść, że ona ma odpowiednią masę, że ta mechanika zadziała w 30 różnych w ogóle konfiguracjach i przypadkach, no to jest takie niekończące się po prostu testowanie i zabawa. Zawsze jest coś do poprawy i zmiany. Zawsze. Oczywiście. Ja do dzisiaj mam na liście 3 takie taski, powiedzmy, w swoim backlogu, które wiem, że mógłbym zrobić, ale już świadomie po nie w ogóle nie sięgam, bo no, ta gra musi wyjść. I potem zobaczymy, co będzie się działo dalej. Właśnie, tutaj ja mam pytanie w takim razie. Bo to gra była robiona w Godocie, ale tak oprócz tego Godota, tak. To właśnie używałeś jakiegoś Trello, używałeś jakiś taki APEC, czego używałeś do robienia grafiki? Wiesz co, głównie z takich narzędzi to tak. A-Sprite do robienia grafiki. Chociaż super, to wiadomo, mój grafik głównie używa. Ja mam też, no z racji tego, że czasem jakiś szybko asset sobie mogę wyprodukować i ten program mi bardzo pomaga. Potem na przykład taki tool, który się nazywa Texture Packer, czyli to jest takie narzędzie do pakowania tekstur czy obrazków na jedną bitmapę. Nie? Czyli dajesz mu na przykład 30 różnych plików projektowych i on to wszystko z A-Sprite'a i on to wszystko składa w jedną bitmapę i wtedy to możesz załadować do pamięci jako jeden plik, to po prostu dużo szybciej działa. Jak na NES-ie i w ogóle w dawnych czasach. Dokładnie, ale to się robi praktycznie w każdej grze. Z tego co pamiętam, to na przykład Dead Cells ma chyba w ogóle wszystko, całą grafikę na jednej teksturze. To są kwestie optymalizacyjne potem. I na przykład dużo rzeczy mam po prostu na GitHubie, czyli na GitHubie mam całe repozytorium kodu prywatne, mam listę issuesów, czyli to, co GitHub oferuje jako taką listę tasków do robienia, to mi w zupełności wystarcza, bo ja pracuję nad tym sam, nie mam drugiej osoby, która by na przykład pracowała nad kodem i mi to w zupełności wystarcza. Ja nie czuję potrzeby posiadania Trello, Jiry jakiejś tam, bo zawsze wychodzę z takiego założenia, że ja wolę mieć dobre procesy i konwencje niż narzędzia, nie? Takie, albo może inaczej, narzędzia są ważne, ale żeby to nie był przerost formy nad treścią. Tak, to są takie rzeczy, które się robi, jak się ma zespół 50 osób, się robi grę. Dokładnie, dokładnie. Ja wiem też, jak to wygląda, wiesz, pracuję zawodowo od 20 lat, robię soft, nad którym pracują tam, nie wiem, 10-15 zespołów, no i wtedy takie jiry się przydają, nie? Ale jak robisz coś samemu, to ja bardzo długo miałem po prostu notes i tyle, i to też wystarcza. Tak, ja teraz sobie projektuję jakąś taką gierkę, którą chcę. Najpierw chcę zrobić taką mniejszą, potem jakąś taką większą i tą większą ma taki właśnie fajny notesik i sobie robię taki design doki i to jest po prostu fajna zabawa. Ja po prostu polecam, bo to jest po prostu... Tak. To jest fajna zabawa. Właśnie... W ogóle design doc to jest bardzo ważna część game devu, nie? Od zawsze praktycznie i mnóstwo ludzi kultywuje te design doki i najpierw musi wszystko sobie opisać mniej lub bardziej szczegółowo i dokumentować to, co tak naprawdę chce zaprogramować. Ja na przykład dla Bernarda takiego design doka nie miałem bardzo długo, a zrobiłem go później tylko bardziej po to, żeby przekazać swoją wizję grafikowi. Żeby on wiedział, co ja tak naprawdę tworzę, żeby mu było łatwiej zaprojektować tę grafikę. Tak to jest właśnie. Też musiałem sobie uświadomić, to jest
To jest niby ta sama praca, ale to są dwie różne prace. Robienie Intyka, robienie AAA. Ja właśnie pracuję już od kilku lat w People Can Fly. Mhm. I to jest trochę właśnie... To, co ja sobie robię w domu, a to, co robię w pracy, to są dwie różne, można powiedzieć, dwa różne światy, tak. Oczywiście. Dla mnie na przykład Bernard jest w ogóle super odskocznią taką od pracy, bo ja pracuję jako programista, ale ja nie mogę się tam... Nie mogę zrobić wszystkiego tego, czego bym chciał, bo są inni ludzie, są inne opinie, inne pomysły, robimy jeden produkt, jedziemy na tym samym wózku, ale gdzieś tam jakieś kompromisy zawsze są, czy to kosztowe, czy projektowe, jakiekolwiek. A tutaj ja mam pełną dowolność, nie? Więc mogę sobie robić, co chcę i to jest dla mnie takie miejsce, gdzie ja się spełniam jako programista, a w pracy zarabiam pieniądze jako programista po prostu. Tak, dokładnie tak. No i właśnie to ma sens, bo przy dłuższym projekcie jest potrzebny ten podział na ludzi, ale jak robię małą grę, to ja mam ochotę i porobić grafiki, i sobie porobić muzyczkę, bo ja to lubię. Tak, tak, dokładnie. Też na przykład mało osób sobie to trochę uświadamia, ale właśnie tak rozmawiamy o level designie, tak właśnie też mówimy o tym, że czy rozrysowywałeś sobie, czy jak to robiłeś i tak dalej, ale nie wiem, czy w każdej firmie, ale tak w takim AAA-u zazwyczaj ja bym zmienił nazwę level designera na coś w stylu level engineera, bo to jakby level designer, na przykład przynajmniej u mnie w firmie, od nic sobie nie rozrysowuje. On robi poziom, on pracuje na poziomie, on sobie designuje bezpośrednio też w mapce. To jakby ktoś zupełnie inny jakby rozrysowuje rzeczy i designuje i tak planuje. Level designer w AAA-u bardziej jest level creatorem, można by powiedzieć. A ludzie mają takie, myślę, właśnie w głowie, że level designer, on bierze kartkę papieru, on się zastanawia, jak to ma wyglądać. Kiedyś tak się robiło, bo te gry też były prostsze, nie? Więc łatwiej było tą wizję czy pomysł przelać na papier. A w dzisiejszych grach, takich jak, nie wiem, Cyberpunk, tak, czy to, co robicie w PCF-ie, no to są zupełnie innego... To jest zupełnie inna złożoność problemu. Tak. Nie? To nie ma porównania nawet. Jest o wiele więcej osób się pojawiło na to samo miejsce, gdzie był jeden koleś, który najpierw rozrysowywał, a potem to robił, to teraz jakby level designer to jest ten, co robi, a ci, co planują, to jest trzy inne osoby, które planują, tak, co ma być w grze. Tak. To jest... I jeszcze menadżer między nimi jakiś, żeby się dogadali. Tak. Jeszcze jakiś producent i potem coś tam. I... Oczywiście. O, szybko, czy jest angielska wersja? Jest, a polska, angielska i chyba kilka innych języków, mi się wydaje. Wiesz, nie, innych języków nie ma. Nie? Ja miałem takie plany, żeby zrobić jeszcze kilka wersji językowych, ale trochę kosztowo mnie to zabiło. Jest kilka wersji językowych samej strony Steamowej, między innymi po chińsku, po hiszpańsku, portugalsku, ale samej gry niestety nie będzie. Na start na pewno nie, potem zobaczymy, czy się uda. Generalnie gra została napisana po angielsku w całości, ale grajcie w tym języku, w którym chcecie, bo oba są na tyle, wydaje mi się, kompetentnie zrobione, że to jest bardziej kwestia waszych preferencji, a nie, że tam gra jest lepsza po angielsku. Bo i te żarty są zaadaptowane do polskiego języka, więc to nie jest takie tłumaczenie z kalki. Wiadomo, że czasem coś zabrzmi lepiej lub gorzej komuś w danym języku, ale... Nie ma to większego znaczenia tutaj. Tak, tak. Nawet zresztą nie rozmawialiśmy o innym tekście, bo mi to troszkę nie pasowało i trochę właśnie była dyskusja na ten temat. A kto przetłumaczył stole na Steamie na tej jednej z języki wszelakie? No właśnie to są takie osoby, tak zwani przyjaciele albo po prostu ludzie, którzy mieli to zlecone i to zrobili. Po prostu. Ale w większości, z tego co pamiętam, to były osoby w jakiś sposób zaprzyjaźnione. Dobra. Leśny dzban. Mamy tutaj właśnie większą walkę. Tak, to jest tutaj taka finałowa walka w tym levelu i ten przeciwnik ma 12 życia, bo on jest takim mini bossem, powiedzmy, bo nie ma bossów, nie, jako takich w grze. Ale w ramach bossów są trudne walki z takimi przeciwnikami, którzy mają taką aurę kolorową przy sobie. Tak, widać. I oni są po prostu trochę zbuffowani, mają więcej życia, coś tam potrafią inaczej. I przeważnie z nich wypada coś fajnego. Jakiś artefakt potrafi z nich wypaść albo jakaś lepsza karta. Trzeba go tu zaciągnąć, zobaczymy, jak daleko podejdzie. Okej, za daleko, ale może go zepchnę kartaczem w takim razie, jeśli dobrze rzucę. Też nie. Ale mam specjalną kartę. Wykończymy go moją kartą. Dobra. Ulubiona. Eteryczna strzała. Tak. Moja ulubiona karta. O, właśnie. I przez to dropnął artefakt.
Weźmy do tego. Ulubiona karta, zastanawiam się, czy jaka by była moja ulubiona karta. Wydaje mi się, że... O, właśnie, a propos, jeszcze lubię bardzo tutaj strzelać do łańcuchów, które po prostu sobie wiszą, to jest super. To jest jedna z pierwszych mechanik w ogóle, która powstała, która zapoczątkowała całą zabawę z fizyką. Ale to wszystko wyróżnia bardzo tę grę, bo mówię, zawsze gry się cielą na dwa światy, które są w ogóle niepołączone. Jedna taka ogólny świat, a potem ogólna na przykład walka, albo nie wiem, zagadka czy coś. To, że to jest połączone, to jest taki duży plus, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że to dostrzegasz, nie? Bo to też nie każdy to widzi, bo nie każdy też jest w stanie tak przeanalizować gry, ale na przykład jestem super szczęśliwy, zadowolony, jak słyszę takie głosy, że coś ma sens. Bo ja dokładnie to robiłem, żeby to miało sens, nie? Żeby to właśnie się fajnie w to strzelało, żeby to było takie nieoderwane od tego świata, żeby to było takie przyjemne w ogóle do obcowania z tym, więc to jest super. Tak. Ja po prostu nie zmierzę jakby ile razy miałem tak, że gram sobie w grę i o, mam atak, który tam, nie wiem, wybuch ognia, super, ale super. Teraz idę sobie i to jest taka ściana z drzewek, żeby tam nie przeszedł. No to użyję tylko wybuch ognia. No nie, no bo to jest tylko do walki. No. Moja postać to umie, ale to jest właśnie ten minus gier, jak... Bo to jest zrozumiałe, bo to jakby, no nie da się. Można powiedzieć, że się nie da, chyba że specjalnie to robisz. I to właśnie specjalnie to robisz i to doceniam bardzo. Tak. Są takie smaczki. Ja na przykład odkryłem, pod sam koniec developmentu, odkryłem mechanikę, którą można wykorzystać w zupełnie inny sposób, niż ją planowałem. Jak masz tą kartę wzmocniona ściana, gdzie stawiasz ścianę, która ma pancerz, to możesz na niej użyć strzały złodziej pancerza, który ten pancerz zdejmie i da tobie. Serio? Możesz się tak zbuffować w ten sposób. I naprawdę ja na to wpadłem. Ja sam na to nie wpadłem. Chyba kolega Janek, który pomaga mi w marketingu, właśnie powiedział mi kiedyś, że to jest super, że super wymyśliłem mechanikę. A ja mówię, wiesz co, ale to wyszło mi przypadkiem. Wow. Ale bardzo się cieszyłem, że to działa, nie? Okej, nigdy tego nie skumałem. Nieźle. Tak. Zrobiłem save'a, to może pokażę jeszcze ten lodowy świat, czemu by nie. Pokażemy, mamy tutaj z drugiego poziomu jakiegoś save'a. Tak. Wchodzimy sobie, to jest ten mój główny save. 1800 zł już, no. No to ładnie. Jakie to mam karty w ogóle? Tak, zawsze staram mieć jakieś złote. Chyba moja ulubiona... Ciężko mi powiedzieć. Nie ma chyba swojej ulubionej. Bardzo lubię taki miks sobie robić. Tutaj wabik, tutaj mina, tutaj jakaś ściana. Ale o dziwo, zazwyczaj nawet mało używam tych kart. Jak mi wpadnie jakaś karta żywiołów, to po prostu staram się mieć jakieś dwie, żeby wpadło to kombo chociaż. I potem już sobie zapewniam, no bo to warto mieć kombo. A jak nie, to warto chociaż mieć strzałę wiatru, bo ona od razu w pierwszej rundzie podnosi, uderza o ziemię. To jest tak, profit. Tak. Użyjmy. Miotek użyjmy. Albo podmienimy może. Tu jest też z tym górskim etapem jest bardzo ciekawy element taki graficzny. Już tam pomijam ten śnieg, który pada, nie? Który tak się trochę wyróżnia spośród reszty biomów. Ale ja w tym levelu bardzo długo, praktycznie do samego końca developmentu, nie miałem dobrego tła. I trochę żałuję, bo na przykład niektóre materiały marketingowe, które gdzieś tam żeśmy wypuszczali wcześniej, mają to tło takie strasznie biedne. A te góry, które są teraz, doszły dopiero dużo, dużo później i one zmieniają diametralnie odbiór tego biomu. Więc ja się cieszę, że one są w grze, ale trochę ubolewam nad tym, że jednak w materiałach marketingowych nie byłem w stanie ich jakoś tam wyeksponować fajnie. Hey, Room Force. Tak, to mi przypomina trochę Terrarię. W Terrarii jest trochę podobne tło. Taki trochę się przesuwa i są takie właśnie takie bardzo niewyraźne. W sensie, takie w oddali bardzo, tak? Takie tak, mało bitowe, no nie wiem. Tak. No dużo osób twierdzi, że ta gra im przypomina Terrarię, nie? Przynajmniej graficznie, no gameplayowo na pewno ciężko. Tak, w sensie to jest... To mnie teraz przypomina, bo ja co roku organizuję taki mini event w Ośpu, w takiej szkole nieopodal powiedzmy, z kolegami. O, tutaj mamy przykład właśnie zagadki takiej, zagadki tutaj nie podczas walki. Robimy taki event w Ośpu, taki głównie związany z retrogrami, chociaż ja też przynoszę Switcha i robimy turniej w Mario Karty 8 Deluxe, więc też jest fajnie. Ale tak, na ostatnim, w styczniu, okula zniknęła. Tak, kula jeżeli znaczy ona powinna chyba spaść.
może nie? Źle strzeliłem. O, ale to jest ciekawe. Okej, okay, to trzeba zapamiętać. Musiałeś trafić na jakiś bug, bo ona powinna zniknąć. W sensie takim, okay. Że powinna zniknąć i powinna się wrócić, pojawić. Tak. Tak. No to do obejrzenia potem, a ja sobie wczytam w tym czasie w takim razie. Tak jest. Mamy ten event w 8, tam są retro gry, a jest ten też Switch, ale są głównie retro gry i tutaj też... jeśli już mamy coś takiego dla dorosłych, no to jest coś w stylu pierwszego GTA, gdzie dzieci nawet w ogóle to nie widzą, albo coś w stylu Wolfensteina, albo pierwszego Duma może. Już takiego, nie wiem, no Duke Nukem 3D to już stara wystarczy, nie. Ale tak, kilka razy pokazuje dzieciom, tak, no to tutaj macie, to jest taki Doom, to jest taka gra do strzelania. Okej, ale najlepsze są komentarze, jak dzieci myślą, że ich nie słyszymy. Jakieś dwójka dzieci podchodzi, takie, patrz, Minecrafta mają i podchodzi do Dooma. I tak chodzi w kółko w tym Doomie i myśli, ty nie, no ja nie wiem, coś nie działa chyba. I odchodzi. Coś nie działa. To był taki moment, że ja się poczułem stary, jestem akurat bardzo młody, można powiedzieć, jestem tutaj na mocy na tym kanale i jestem dzieciakiem trochę, ale albo tak, ja jest uwielbiam Wormsy, zwłaszcza Worms, bo World Party, te stare Wormsy, super, bo grałem jak byłem po prostu bardzo, bardzo mały, one już wtedy były stare, ale jak napisałem, tak jak zrobiłem, powiedziałem, że zrobię konkurs, kto mnie pogra w Wormsy, dostanie nagrodę, a dzieci po prostu pytały, co to są Wormsy. Co to są Wormsy? Nie, no dzieci nie wiedzą, to już nie ma opcji, dzieci wiedzą, co to jest Minecraft, Roblox, jakiś tam Fortnite, tak, no Fortnite jest takim już wyświetlanym przykładem, ale Wormsy, oni nie mają szans, żeby to wiedzieć. To było smutne, ale tak, Mario Karty wiedziały, więc zawsze się dobrze bawią Mario Kartach. Albo właśnie im pokazuję, co to są za gry, bo właśnie był chłopak, który pokazywałem, co to jest ten Doom, jak to się gra i tak dalej, jak to się strzela, jak się to poziomy. Potem też pokazałem kilka kodów, więc dowiedział się, co to jest IDTQD i TKFA. I na tych kodach przeszedł całego Dooma wtedy na miejscu, usiadł na kilka godzin i przeszedł całego Dooma. Powiedziałem, dam mu super nagrodę, ekstra jakąś zabawkę i powiedziałem, że jak za rok wracaj i będzie Doom 2. Jak będziesz, to wpadaj, będzie Doom 2, będziesz się wróci. Dostał sporo nagród, więc... Ja obserwowałem dzieci, jak grały w Bernarda, bo były na PGA w Poznaniu w zeszłym roku. Byli też rodzice, którzy przychodzili z takimi tam dzieciakami, powiedzmy 6, 8, 10 lat, coś takiego. I był na przykład chłopczyk, który nie rozumiał w ogóle tekstów, bo były tam po angielsku i tak dalej. No tak. Ale na tyle był zafascynowany mechaniką, że tak trochę metodą prób i błędów tak długo męczył to demo, aż je skończył. Ja byłem po prostu w szoku, że chłopak, który naprawdę to był, nie wiem, 7-latek chyba maksymalnie, że był na tyle zawzięty, zajęło mu to co prawda prawie godzinę, ale przeszedł to demo, które ja miałem wtedy na PGA przygotowane. Ono było tak do 20-30 minut do przejścia, nie? Dla takiego zwykłego gracza. I to było dla mnie niesamowite, że w ogóle, że nawet dziecko może czerpać frajdę z gry, mimo tego, że nie rozumie w ogóle połowy rzeczy stamtąd, nie? Tych żartów nie wychwyci, no bo to ciężko, żeby tam jakieś nawiązania do popkultury złapało, albo żeby ten sarkazm też jakoś tam tak odebrało, jak powinno. Ale mimo wszystko samym gameplayem się bawiło. I to też mi tak pokazało wtedy taki... Dla mnie to był taki punkt zwrotny trochę w dewelopmencie gry, że w tej grze nie powinno być przeklinania, że okej, tam mogą być jakieś takie rzeczy bardziej dla dorosłych, ale to, że miś będzie przeklinał, to wcale nie oznacza, że ta gra będzie lepsza. I ja na przykład zrezygnowałem z tych przekleństw w pewnym momencie, a początkowo zamysł był taki, że misiu jednak przeklina. Że rzuci sobie tam czymś pod nosem takim bardziej dosadnym. A potem mi wyszło, że w sumie gra nic w ogóle na tym nie straciła. Tak, to mi przypomina mnie, jak byłem mały i po prostu wpadało mi jakieś gazetka o grach, jakieś cypermycha czy coś i tam były właśnie i pełna wersja, ale i jakieś demo. Ja to w sumie nie rozumiałem, o co chodzi, ale grałem. Tak, no bo fajne tak, było. Tak, teraz, tak. Teraz właśnie ostatnio, no odkąd streamuję, to staram się, co jakiś czas biorę jakąś płytkę z dzieciństwa i odpalamy sobie i patrzymy, co tam leci. Czasem są ciekawe rzeczy. Tak, i właśnie też mi nie przekracało kompletnie, że to jest demo. I w LEGO Star Wars jest tylko pierwszy poziom, bo przejdę tylko sobie 10 razy. Tak, dokładnie. Tutaj tu jest akurat właśnie taka jedna z trudniejszych walk, nie? To dla osób, tak. które tam wcześniej mówiły, że wygląda gra na prostą. To jest naprawdę jedna z trudniejszych walk w ogóle w grze i jeden z trudniejszych poziomów, bo on jest bardzo długi, a poza tym ma kilka takich miejsc, gdzie naprawdę mamy po 4-5 przeciwników, gdzie jest Yeti, który ma 8 życia, jest nekromanta, który non-stop przyzywa szkielety i...
No i trochę trzeba się tutaj napocić. Tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo właśnie ciekawe rzeczy tu się zadziało, bo tutaj wpadłem, bo były te dwie wiedźmy i sobie trochę to uciekałem od nich. I wtedy Yeti wiedział, że nie podejdzie z tej strony, nie walnie mnie, więc sobie poszedł górą. I teraz wiedźmy już nie ma, więc mógłby podejść, ale już nie wróci tutaj, bo to jest... Ten nie wskoczy, to jest podejrzewam za daleka ścieżka już. Tak, ale poza tym jak on cię ma w zasięgu strzału, bo on ci tutaj będzie rzucał śnieżkami, nie? W tym miejscu. Tak, to chyba jest jakaś sytuacja, że te śnieżki chyba albo by walnęły w to, bo nie rzuca, więc to jest, on wpadł sobie tutaj w takie kostium loka sobie zrobił. Możliwe. Są takie momenty czasami, że jak ma rzeczywiście tak klocek od razu nad głową, tak, to on nie jest w stanie znaleźć dobrej trajektorii, żeby tą śnieżkę rzucić. Ale to są właśnie, to jest właśnie to, co chcę powiedzieć, to jest właśnie... To są takie sytuacje, które ja sobie zagrywam na swoją korzyść, bo... Tak, tak. Ja sobie z tego korzystam, bo jest naprawdę dużo przeciwników. I teraz jakbym odszedł, żeby podnieść, o, może to jest coś w karcie, to on wtedy sobie skoczy do mnie. Więc ja tego nie chcę, ja sobie go to strzelam, na spokojnie. Tak. Ale ja zdecydowałem tak z perspektywy właśnie designu, że ja będę na to pozwalał, bo... To w jakiś sposób tam graczom pomoże. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie całą grę wygrać tylko w ten sposób. Tak. A jeżeli ktoś ma sobie jakoś tam przechytrzyć tego wroga, bo znalazł jakiś tam mały kruczek, to okej, okay. Niech sobie korzysta. To jestem z tym okej. Okay. Tu mamy też zasięg nekromanty i z nekromanty też zrobiłem sobie... W jednym miejscu zrobiłem sobie takie specjalne, taki exploit, taką górkę jak, nie wiem, w Soulsa chyba była. Okay. Bo to właśnie to było inne miejsce, ale podobne, on był trochę na górze, puszcza to szkielet, on musiał zejść i tak na prostej drodze do mnie pójść. No to balista, ja sobie tutaj czekam. No tak, to takie perpetuum mobile tak, się robi. Ja sobie trochę pofarmiłem na tych szkieletach i trochę nawet mi właśnie wpadł, chociaż akurat miał końcówkę. W teorii mógłbym siedzieć kilka godzin i pić kilka leveli, ale to by zajęło trochę dużo czasu. Tak. Po prostu napiłem sobie kilka kart, myślałem, dobra, wystarczy mi, jakieś 5 kart leży i poleciłem dalej. Ale ja tutaj właśnie zrobiłem to trochę celowo, znaczy może inaczej, może nie celowo, żeby się dało farmić, ale na tyle zbalansowałem ten element, że nawet jak ty będziesz tam siedział i farmił, to jedyne, co jesteś w stanie wyfarmić, to doświadczenie. Ale jego też nie zdobywasz jakoś super dużo, więc naprawdę musiałbyś siedzieć wiele godzin, żeby to miało sens. Jak ktoś chce sobie zepsuć grę w ten sposób, niech tak robi. To nie będę oponował. Tak samo ludzie robili w Destiny, tak samo ludzie robią w Soulsach. Też jest, grałem ostatnio w Elden Ringa, już pod sam koniec gry jest taki level, gdzie mamy ognisko. I kawałek za tym ogniskiem siedzi tyle przeciwników, że jesteśmy w stanie w 5 minut zrobić 40 tysięcy run. I wrócić do ogniska i za chwilę zrobić dokładnie to samo. Więc ja tam nabiłem sobie chyba z 6 leveli tak dosłownie w pół godziny. Tak, to są właśnie... albo to są takie miejsca, gdzie twórca ma takie dobra. Ja wiem, ale to się przyda niektórym, więc macie. Tak, dokładnie. Ja myślę, że w przypadku Elden Ringa dokładnie tak było. Tak, albo nawet takie sytuacje, że... Ludzie lubią psuć gry, więc czasem warto stawić taką sytuację, że. Bo ja czasem, ale to też kwestia mojego zawodu, że jestem testerem, to już moje spaczyło, że mam takie ciekawe, czy da się to zrobić. I czasem jak się nie da, bo ktoś to przewidział, to mam takie, okej, to w sumie szanuję, że ktoś to przewidział, ale jestem trochę zawiedziony. To prawda. No. Chciałem zepsuć. Myślałeś, że będziesz mądrzejszy, nie? O, tutaj kolejny przykład takie, jak to się mówi, zagadki okolicznościowej, nie wiem, ale. Tak. Mamy tak. Tutaj ogień, mamy tutaj zamrożoną kartę i... O, nie ma akurat co robić z tej karty. Okej, to będziecie musieli poszukać. Może tutaj będzie. Hop, hop. Mamy. Podmienię sobie na to, to sobie przemielę. To był właśnie ten moment, kiedy sobie siadłem, ale fajne, że ja... No bo okej, nawet bez tego mogę sobie użyć tej strzały ognia, ale w sumie po co? No jest po co, jest po co. To jest takie fajne. Dokładnie. To jest, to oczywiście takie gry, które są takie robione... Minimum viable product, okej, gra musi mieć 60 poziomów i musimy ją wydać miesiąc, dobra, robimy. Versus ktoś postanowił, ale by było fajnie, jakby można było w tej grze ogniem tutaj coś podpalić. Tak, to tutaj mogę od razu by powiedzieć, że moim pomysłem przy projektowaniu Bernarda było też, żeby każdy biom miał jakąś unikatową mechanikę. Więc ten biom górski ma te rozpuszczające się od ciepła lodowe tam bloki. Mhm. W zamku są kominki, które z kolei strzałą wody można zgasić. Tak. Biom na przykład, w ogóle zamkowy. Każdy biom jest o tyle specyficzny, że gra się w niego zupełnie inaczej. Bo tutaj na przykład w lesie, jak i w tym górskim etapie, masz takie otwarte przestrzenie i taką większą walkę na dystans,
a już na przykład w zamku są bardzo ciasne pomieszczenia. I takie komnatowe bardziej, nie? To wszystko jest. Więc no jest ta różnorodność. Mimo tego, że naprawdę na poziomie mechanik ta gra jest bardzo powtarzalna, ale na tyle różnorodna, że to się tak szybko nie nudzi, no to na poziomie tego, co my możemy robić, zawsze jest coś gdzieś tam nowego w każdym biomie. Tak, ja zawsze znajdę sobie coś ciekawego, czego jeszcze nie próbowałem po prostu. Tak. A, jesteśmy sobie tutaj. Tak, o właśnie, to też mi się spodobało, bo sobie często, głównie miałem na sobie ten spadochron, żeby sobie latać, ale potem uświadomiłem sobie, że w zamku, w zamku jest tak ciaśnie, w zamku nawet nie ma takich okazji, żeby z tego skorzystać. Dokładnie. To sobie teraz pogram, okej, weźmy sobie to, co mi to daje, co turę, coś takiego. I to już zmieniło kompletnie na przykład grę, bo to inaczej mi się grało, walczyło wtedy. Nie wiem, nie mam tego chyba teraz, ale teraz nawet zabiję. No to są takie drobne smaczki właśnie, nie? O których mówiłeś, że ja mnóstwo czasu poświęciłem na nie. Wiadomo, można by było zrobić tego więcej, jakbym miał trochę więcej takich zasobów, powiedzmy graficznych też przede wszystkim. Ale i tak jest tego na tyle dużo, że na tą skalę gry to jest w zupełności wystarczające. Bo to też zawsze z perspektywy dewelopera musisz myśleć o takich rzeczach, że nie możesz przeładować gry po prostu wszystkim, bo nikt tego nie ogarnie. A ja na przykład chciałem, żeby Bernard był taką grą, którą przechodzisz od początku do końca w takim skończonym czasie, takich właśnie powiedzmy 10 godzin. Dobra, pokażę spadochron teraz. Hop. Używałem tego łuku przez chwilę, on był spoko, potem trochę tego właśnie spadochronu. Potem teraz na koniec chyba zacząłem używać właśnie tej rzeczy, nie pamiętam jak to była rzecz, która daje mi tarczę, jeśli nie mam tarczy. To mi się tak... Na koniec walki, tak. Tak. Jeżeli nie masz tarczy, to ona ci dodaje plus jeden. Tak. A ja bardzo często nie mam tarczy, więc to się bardzo, bardzo przydawało. Tutaj chyba możemy dolecieć. Hop. O właśnie. Nie mogę się nachwalić, ale naprawdę to, że często gra po prostu jest nacisk na mechanikę, ale już poruszanie się po świecie to jest takie drewno, po prostu jest, bo musi się dostać do kolejnej walki, ale tutaj po prostu bawię się równie dobrze w walce, co w trafersalu, powiedzmy. To też fajnie słyszeć, bo ja chciałem, żeby to poruszanie było takie, polskiego słowa mi znowu brakuje, takie snappy, nie? Czyli naprawdę nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale żeby to było takie płynne i takie, ale zarazem proste, żeby to nie było tak jak, nie wiem, tam Celestia, że jakieś double jumpy, wspinanie się po ścianach, zjeżdżanie po ścianach, bo teraz na przykład jest mnóstwo takich gier. Ja widzę, że szczególnie na tej scenie indie, jak ktoś robi swoją grę, to jest klon Celeste, bo to jest najwięcej tutoriali na YouTubie o tym i wszystkie gry wyglądają tak samo przez to. Dlatego ja tutaj chciałem, żeby ta gra się wyróżniała czymś konkretnym, nie? Tak, tak. O, tutaj właśnie jak byłem pierwszy raz, to miałem te twoje IT, miałem chyba cztery karty takie średnie, to musiałem się trochę nakłówkować, teraz mam o wiele lepszą sytuację. Tak. Który achievement ci wpadł, bo nie zauważyłem tekstu? Zbudowanie 20 wiesz, ścian albo tych, albo balist. Tak. Właśnie to jest taka rzecz, że bardzo często ta wieża jakby nie pasowała, bo to jest taka bardzo specyficzna rzecz, ale bardzo często jak ją miałem, to jej nie mieliłem, tylko postawię sobie. To jest po prostu... Przeciwnik będzie musiał kompletnie naokoło iść, niż jakoś mi to bardzo pomoże, ale lubię po prostu takie rzeczy stawiać. Ale teraz spalnąłem sobie wieżę. Weźmy to. Dobra, na koniec zbierzmy sobie Yeti do bazy. Dobra, niech będzie. Pierwsza kontrola lotu, zgłoszenie planowany start. O, unik jest super. Jak ja miałbym powiedzieć, jaka jest moja ulubiona karta, to właśnie chyba ten Fulton, bo... No nie możesz zabrać każdego przeciwnika z mapy, nie? To też jest fajne. I nawet jak jest opancerzony. Tak jak mówiłem, to jest taka trochę OP karta, ale... No ale... Chodzi o zabawę. Ja ci powiem, że właśnie teraz jestem prawie na końcu i mam taki... Sporo kart, które są mi w ekwipunku i tylko leżą, bo je czekam na sam koniec, żeby ich użyć. Mam ze sobą Mithasa, mam ze sobą Fultona, mam ze sobą Złoty Wir, mam ze sobą chyba Leśny Zbar i mam takie, To już naprawdę combo. Jak ja wejdę na to stadion walkę z tym, to będzie taki kozak, tak, tylko to trzymam. One leżą i ja ich nie używam, one czekają. Okej.
Mam nadzieję, że się nie rozczarujesz potem. Że będzie na kim użyć. O, jest i ten. Dobra. A właśnie, ciekawe też te karty, które są ok, które coś robią, jeśli dostanie obrażenia. Są te kolce, znaczy ciernie i klatka Faradaya. To jest też ciekawa sprawa. Tak, tak. Weźmiemy... A w sumie ciekawe, weźmiemy... Dajmy mu Wabika, zobaczymy, co zrobi ten z Wabikiem. Czy podniesie kasę? Nie, olał! On wie, że ja mam kasę. On olewa, tak, okay, tak. To ma sens, to ma Wabik sens. Wabik jest tylko na te atakujące. Właśnie Shop jest takim przeciwnikiem, który nie potrafi atakować, więc na przykład jego jest łatwo odbić, stawiając mu ścianę albo jakieś coś po drodze. Ale to jest tak by design zrobione, żeby też gracz się czuł fajnie, jeśli wiesz, robisz szachmat, nie, po prostu i masz frajdę z tego, że on jest za głupi, bo on miał być głupi, to jest głupia postać, a jeszcze do tego chciwa. Zapałbym Kofultonem, ale już nie mogę, to damy mu raz wygrać w takim razie. O, dobra, ups. Drobny problem, dobra, to też do zapamiętania, spoko, zdarza się takie rzeczy, mamy crasha. Bywa. No, to też te ale to jest ciekawe, że on się tam skraszował. Muszę zobaczyć, bo tak, nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego. Bo też wydaje mi się, że raz mi... Bo coś, tutaj tylko jak powtarzałem poziom, to mi tak uciekł, ktoś miał tak, dobra, to niech mnie okradnie i też było ok. Mm-hmm. W ogóle bardzo fajne są takie rzeczy, bo też niedawno miałem tutaj kolegę, on kiedyś ze mną pracował, a teraz właśnie był w Intyku i sobie robił grę Interregnum, to też go zaprosiłem. On tu nawet obok mnie siedział i sobie graliśmy. Mm-hmm. To właśnie bardzo śmieszne było, jak... Było kilka drobnych rzeczy, ale najśmieszniejsze było, jak wcisnąłem tylne i okazało się, że ktoś nie zablokował konsoli. Tak, to było najśmieszniejsze. No, niestety, każda gra to ma. To nawet jak się nam wydaje, że nie ma, to każda gra to ma. Wydaje mi się, że ten błąd, ten crash, który tutaj się stał, mógł być z Wabikiem związany. Mhm. No to jest taka nietypowa sytuacja. Bardzo, bardzo nietypowa. No. No, to są takie rzeczy, które jak masz tyle kart i tyle umiejętności, to nawet jak chcesz to wszystko przetestować, to testujesz to, ale w pewnym momencie wpadasz w taką pętlę, że za bardzo robisz ciągle to samo. Mhm. I ciężko jest ci wykryć te edge case'y. Ja już tyle znalazłem takich rzeczy właśnie związanych z tym, że gdzieś właśnie wabik postawiłem albo jakiś wir w nietypowym miejscu i przeciwnik nie poszedł w niego, a powinien. Więc no. Tak, wiecie. Tak. I właśnie zwłaszcza w takiej większej firmie od tego jest robota QA, żeby znaleźć te wszystkie pierdoły na złość. Tak, i tak. Też się bawiłem i ci wysyłałem, że pomyślałem, co się stanie, jak dam leśny dzban na nekromancie, który sam nie atakuje, on tylko robi przeciwników, którzy mają atakować. Tak. To są te wszystkie edge case'y właśnie takie. No. A czasami jest nawet tak, że ty wiesz, że... Ja też uniknąłem. Chciałbyś tam celowo coś zepsuć, i nie masz dobrego rozwiązania na to, nie? Bo coś nie pasuje w samej mechanice, powiedzmy, w grze. Tak jak tutaj ten nekromanta, przykład idealny, że co on tak naprawdę powinien robić, jak dostanie tym leśnym dzbanem? Czy on powinien produkować pijane szkielety? Tak. Czy nie powinien nic robić? Czy może powinien, nie wiem, zginąć? To jest jakaś taka decyzja do podjęcia, bo to też musi być w miarę logiczne, nie? Dla gracza. Ja próbowałem na przykład wejść w takie buty gracza i się zastanowić, co gracz by tutaj pomyślał. Bo to, co gracz pomyśli, to może być zupełnie inne od tego, co ja sobie wymyślę. Tak, to jest bardzo ważne. Właśnie to już chyba nie Game Maker's Toolkit, ale była taka inna osoba, która miała taki kanał na YouTubie. O, mamy kolejne wyzwanie, to też mi się podobało. Była kolejna inna osoba i ona po prostu, ten twórca... dawał swojej żonie pograć w gry. Ona nie była growa absolutnie tak bardzo, nie? Tak. I właśnie wyciąga wnioski z tego, jak ona gra. I nawet z takiej gry jak Minecraft albo coś takiego. A chyba dostałem jedną kulą, a dostałem złoto. Dostałeś ją już w ostatniej chwili. Po czasie, tak? Tak, no, po czasie. No. Tak właśnie myślałem. On dawał jej pograć w gry i właśnie to, jak ona bardzo właśnie, najbardziej mnie uderzyło ten moment, kiedy dał jej pograć w The Last of Us pierwsze, które ja bardzo, bardzo mi się podobała ta gra, tak. Jak sobie grałem bardzo już dawno temu, no właśnie, tak z 2 lata temu, ja pograłem ją po latach, jak w końcu konsoli się dorobiłem, i że tam były takie momenty, które dla gracza są takie oczywiste, że jesteśmy na ulicy,
A tam jest śmietnik, a tu jest okno i ja tu widzę od razu. Ja po prostu, nawet jakbym chciał udawać, że nie widzę, to ja nie mogę tego nie widzieć. To tam idziesz, nie? Ja idę i po prostu, aha, to jest właśnie takie, tak jak gra, to taka magia ekranu, takie gry udają, że o i tak dalej, że udają, że to jest miasto. Ja wiem, że to jest uliczka i wszystkie drzwi są zamknięte, może oprócz jednych, gdzie jest jakiś sekret, ja wiem. Tak. Ale ona miała takie, że okej, tu są drzwi. Okej, zamknięte. Tu jest jakieś okno, może być otwarte. Tu są jakieś drzwi. Spróbuję. Bo ona myślała, że to jest prawdziwe, żyjące miasto, no bo ona w to... Tak. Ale ja miałem dokładnie to samo. Moją dziewczynę kiedyś to obserwowałem, jak ona gra w gry, bo ona też nie jest graczką. I też na przykład ona była super takim bumperem, jeśli chodzi o Bernarda i walidatorem różnych moich pomysłów, bo dla mnie na przykład oczywiste jest, że jak stoi beczka i ona jest czerwona, to się w nią strzela i ona wybucha. Tak. To jest po prostu no klasyk, nie? I ja obserwowałem ją kiedyś, jak grała, już nie pamiętam, w co to było, czy to był jakiś... nie pamiętam, nieważne. Były beczki, które były tam, jakiś ogieniek miały, czy czerwone były. I ona do mnie mówi, ja tak podchodzę i mówię, no czemu nie strzelisz w tą beczkę? A ona mówi, ale dlaczego ty wiesz, że powinnam strzelić w tą beczkę? A ja mówię, bo to jest oczywiste dla mnie, jest czerwona beczka, ona wybuchnie, nie? A ona mówi, w życiu bym nie pomyślała, że ona wybuchnie. No tak, przecież jeszcze powiem, no tak, ale co, ja z łuku mam strzelić do beczki, no to dziurę w niej zrobię. No to... Bez sensu, nie? A to jest rzecz, której się nie pozbędę z głowy, że przecież rzeczywiście, że ona wybuchnie, tak. No. Zwykły osąd też zginie. A, i przed chwilą jeszcze właśnie była też ta mechanika, której korzystałem, że jeśli się zabije nekromantę, to jego dzieła też umierają. To też bardzo często miałem jakieś 3 szkielety dookoła i po prostu, dobra, walę już tylko do niego, bo ja nie znoszę ich zabić. Tak, i to jest właśnie tak zaprojektowane, żebyś ty skumał to w pewnym momencie i przestał zwracać uwagi na te szkielety. I wtedy się tych nekromantów przechodzi dużo prościej, ale nadal nie jest łatwo. Bo oni są zawsze ustawieni tak, żeby jednak kawałek trzeba było do nich iść. Zrobimy tak, zrobimy kolce. Dobra. A, liczymy na unik. Dobra. Ja trochę z opóźnieniem na streamie, ale tak, rozumiem. Te wyzwania dają mi taki vibe z Kroka, pisze dr Revert, i te poziomy, co były na końcu, gdzieś pierwsze kryształki. A były takie, rzeczywiście. Ja na przykład tutaj miałem taki pomysł, byłem bardzo zainspirowany Gwintem na przykład, tym Wiedźminowym w pewnym momencie. Tak. Bo tam były takie, ja mówię o tym Gwincie takim fabularnym, który był. Tak, ta gra taka oddzielna. Tak, ta gra oddzielna. I tam były na przykład takie fajne walki zaprojektowane, że masz konkretne karty i musisz wygrać jakąś tą potyczkę. I w mojej głowie mówię, kurde, przeniosę to do Bernarda i to będzie super. Jak zacząłem to robić, to się skończyło tym, że jest jeden challenge tego typu, bo wydało mi się, że to w tej grze będzie nudne na dłuższą metę, że ja i tak to robię podczas gry, to po co mam takie challenge robić? Challenge jakiego typu jeszcze raz? Bo nie było... takiego jak w Wincie, że mam konkretny zestaw kart, żeby pokonać przeciwnika. Dobra. Tam na przykład w 3 turach, nie? Bo tam jest taki challenge w kopalni. Tak, pamiętam już. Teraz myślę, i w tym miejscu też ostatnio, też to próbowałem cię za pierwszym razem, używam sobie klatki Faradaya, myślę, dobra, oni dostaną, ale ja też dostaję, ja nie mam wtedy co dostajesz, to jest całkiem dużo. Tak, ja ich nie mogę przeczekać tutaj w tym wypadku, coś innego trzeba wymyśleć. To jest ogólnie trudna walka. Ale zacznie, jak nie, to jakoś się cofnę, może kupię, albo jakieś karty zostawiłem, to sobie podniosę. Robimy tak. Też dr Revert pytał o tego crasha, czy crash tam jest. To wiem, że inwestykowałem właśnie takiego crasha dla Majka tutaj i logi mu szukałem. Przecież akurat puste się niestety generowały. To jest codzienna część pracy testera, codziennie. No. Chociaż wiesz co, zerknąłem w te logi potem i ja tam widzę, że ty tam mało rzeczy trochę przechowujesz, trochę tak techniczne tematy zaczynam. Bardzo jest, one są bardzo ubogie, ja im mam dużo debugowych logów, ale w tym buildzie takim releaseowym już do gracza, który trafia tam jest naprawdę szczątkowe rzeczy są. Mhm. Takie, żeby mi pomogły bardziej sprawdzić, co gracz mniej więcej, gdzie on był, a niekoniecznie co tam było problemem. Nie? Tak. Ja zauważyłem, że wczytanie save'a w tablicy jest przechowywane głównie, czy co wczytałem, co zapisałem. Tak.
Ale bardzo ci pomogło to, że log się w ogóle nie generował, to ci dało znać, że to jest, aha, to się dzieje bardzo, bardzo wcześnie ten crash. Że to się bardzo dzieje wcześnie, tak, i to jest prawdopodobnie gdzieś na poziomie engine'u, ale Godot ma akurat taką przypadłość, że jak on się skraszuje, to rzeczywiście w logach nic nie ma, bo to zależy, kiedy on się skraszuje i on po prostu nie zdąży tego bufora zrzucić do pliku, ale jak go uruchomisz z poziomu linii comment, to zawsze będziesz miał output i wtedy zawsze jest wszystko. O, okay. I na przykład to mi dużo pomogło w reprodukcji w ogóle tego crasha, nie? Którego tam miałem. Dobra. Przygotujemy się do tej walki. Weźmiemy sobie to. To nam się przyda. Tu jakaś karta leży, ale może nie. Może mi się wydawało. Dobra. Te dwa życia jest twoim problemem największym tutaj. No. Tak, im dalej w las, że tak powiem w las, to tym bardziej doceniałem sklepik, który się jest na każdym poziomie. Miałem takie, okej. Jest. Uff. Tak. Bo wcześniej, tak, to sobie tam, też... wcześniej sobie tam sprzedawałem zbędne rzeczy, tylko sobie zarabiałem jakieś tam ten, a potem okazało się, że aha, ja nie mam karty, potrzebuję coś kupić. Tak. Ja tutaj też miałem bardzo długą rozkminę, jak ten... No bo ten sklepik, wiadomo, on tam jest taką integralną częścią i on jest właśnie po to, żebyś ci się pojawił prawie na każdym levelu, żebyś mógł się zaopatrzyć. Ale największą rozkminę miałem taką, no co zrobić, jeśli graczowi rzeczywiście zabraknie dobrych kart, nie? Jak on ma z tego wybrnąć? I miałem mnóstwo pomysłów, które gdzieś tam odrzuciłem, bo to też generowało mnóstwo problemów, typu takich, że mówię, dobra, no to może Blue, czyli ta sówka nasza, może ona powinna nam przynieść kartę, jak już jej zabraknie. No ale też nie może tego robić w nieskończoność, no bo to będzie bez sensu, bo gracz będzie mówił, dobra, no skoro mi nie idzie, to ona mi i tak przyniesie karty, no to po co ja mam je zbierać? Więc to gdzieś to wyzwanie musiało zostać. No i zostało jak zostało. Czasem jest ciężko. Ewentualnie w tym miejscu, gdzie już jest sama walka, może tam będziesz miał jakąś kartę, bo tam są dwie karty też rozłożone. Tak, muszę się do nich dostać. Dobra, nie, tu nic nie mam. To jest. To już też wszystko wyzbierane. Zresztą, jak miałem teleport, mógłbym od razu sobie tu złapać. I też jedna rzecz, którą... A właśnie, dobra, to... Zobaczymy, czy jak on się to pojawi, to od razu dostanie, to było niezłe. I trigger jest gdzieś mniej więcej tutaj, zasadzie takim jest, jak robiłem sobie tak. Żeby jeszcze dalej sobie doskoczyć. Czasami to mi wychodziło. O, i dostał, okej. Okay, tak, tak. Ja nie straciłem z punktów na to. Pancerza nie mają, no dobra, spróbujmy go. I tu pójdziemy, dobra. A, to jest też to dobry moment, bo mam ogień i wodę. Ogień plus woda daje parę, ogranicza ruch i obrażenia, ale za to woda plus ogień. Ogranicza ruch, jedno pole natury, 3T. Para jest trochę lepsza, wydaje mi się, przydałoby się. One są bardzo podobne, tak. Akurat. Ekstra obrażenia. No, para dodaje jeszcze obrażenia. Dobra, okay, tutaj doktor Revert pyta, czy używam jakichś integracyjnych testów albo unit testów. Unit testy jak najbardziej mam na takie rzeczy, które łatwo jest otestować, czyli jakieś tam obliczenia, takie może nie samej fizyki, ale takie rzeczy, które mają przypadki brzegowe, jeśli chodzi o jakieś tam logikę. Ale integracyjne testy nie. Też nie mam na przykład tak game devowo, nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o automatyczne testowanie gier. Więc okay, to jest bardziej takie moje doświadczenie jako programisty ogólnie. I tutaj robimy combo, fajnie. Ten już prawie nie żyje, ten też. I jedno życie sobie nabiłem, bo z artefaktu. Tak. O, tego już mogę wykończyć. Dobra, fajnie. Udało się, wygląda na to. To była w ogóle właśnie ciekawa sprawa, ten obłąd, który tam szukaliśmy, bo... tak, to mi w ogóle przypomniało, jedna z moich pierwszych recenzji, taka tekstowa. O, to jest super sprawa, to sobie zawsze używam. Niebieski pakiecik. Tak, to jest bardzo dobra karta. O, mamy życie, dobra, no to sobie już użyjemy. Jedna z pierwszych recenzji to była taka gra na 3DS-a, taka polska, i właśnie tam znalazłem taki błąd, który tam w ogóle crashował grę, to na konsoli to jest zwłaszcza trochę problem. I się dotyzwałem do nich, że ej, znalazłem taką rzecz, coś tam ten.
Oni tak, a jak to tam wyglądało, im nagrałem takie nagranie i w ogóle im podesłałem, jak to zreprodukować. Potem chyba tego nie spaczywali, podejrzewam, że to chyba było, to było taki edge case właśnie też. Pamiętam, że napisali, że dadzą mi do napisów, niestety nie dali, ale dobra. Zapamiętasz to tak, sobie. Zapamiętam to sobie, zapamiętam. I ten, ale tutaj właśnie taki vibe też podobny dostałem, że dostałem grę przed premierą i takie, ej, zaraz mam taki błąd, chcesz coś z tym zrobić? To jest fajna sprawa. Gra generalnie, nie, pewnie możemy opowiedzieć o tym, tak? Jasne. Gra właśnie sporo mi crashowała na PC-cie. Odpalałem je sobie i takie raz na pięć razy nie crashowała, można powiedzieć, więc bardzo częściej crashowała niż nie crashowała. O dziwo, jak sprawdziłem, no to właśnie na Steam Decku to zero problemów, na Linuxie zero problemów. I to wszystko przekazałem razem z jakimiś tam zdjęciami, nagraniem i z infem, że log nawet nie powstaje i tu właśnie powstał właśnie, i tutaj właśnie teraz robota Deva, który robi research i mówi, dobra, teraz powinno działać, ja sprawdzam i dalej nie działa. To jest, i nie działa, no. To jest klasyk. To było mega, mega trudne w ogóle do reprodukcji, a suma summarum okazało się, że to jest błąd w bibliotece, której używam, takiej zewnętrznej, więc w ogóle nie mam na to wpływu, więc musiałem zrobić workaround, ale też tam się skontaktowałem z autorem, bo to jest akurat open source'owa biblioteka taka do komunikacji ze Steamem, więc jesteśmy w kontakcie, może nam się uda to naprawić jakoś wspólnymi siłami, ale no, na razie musiałem zrobić obejście i jakimś cudem, na szczęście udało się, że to działa i gra nie crashuje, ale no, fajnie, że to się udało znaleźć, no bo jakby to na premierę się coś takiego pojawiło, no to jest potem taki problem, że to wraca z tak zdwojoną siłą do ciebie jako deva, tak. Że ty już nie jesteś się w stanie przed tym obronić, bo nagle, nie wiem, 100 osób gra i 50 z nich mówi, że gra crashuje i to już jest niefajne. A to nie jest jakaś tam, to nie jest na przykład problem, nie wiem, czy twojego niechlujstwa, czy tego, że ty nie chcesz, tylko autentycznie to są przypadki, których ty nie jesteś w stanie przewidzieć i one na przykład u ciebie nie występują. Bo to czasem są jakieś problemy z hardwarem, czasem jest jakaś dziwna konfiguracja, czy sprzętu, czy nawet po prostu przypadek, którego ty nigdy nie trafiłeś. Tak, to jest właśnie, to jest najgorsze i właściwie bardzo często też błędy są związane z tym, często też u mnie pracy właśnie, błędy wynikają nie z naszego jakiegoś problemu, tylko na przykład coś się zmieniło w Unrealu teraz, jakiś update był, coś takiego i to jest tak niezmiernie często i... Tak. W ogóle też przypominam, o właśnie, to jest też dobra historia, przypominam sobie, byłem na takim szkoleniu z ISTQP, to jest taki certyfikat testerski i tam całkiem spora część, tam jakiś jeden rozdział dotyczył tego, jak przekazywać kolegom, deweloperom, koleżankom informacje o tym, że coś nie działa i to trochę może z winy, i że staraj się nie mówić zepsułaś coś, tylko ta zmiana, którą wprowadziłaś, powoduje taki błąd. I było to i też w drugą stronę były instrukcje, jak to przyprzyjmować krytykę, jak to przyprzyjmować to, że coś nie działa, z mojej winy być może, że nie weź tego do siebie, to się zdarza. To jest ciężkie, nie? Zwłaszcza, że różni ludzie różnie reagują. Ja na przykład, ja osobiście, nie? Mam taką słabość, że ja bardzo często wszelkie uwagi odbieram jako bardzo negatywnie. W sensie takim, że ja jestem też takim trochę perfekcjonistą, chociaż już staram się nim nie być. I jak mi ktoś mówi, że coś jest źle, albo że jest jakiś błąd, to ja to odbieram często w taki sposób, że no jak ja mogłem nie dopilnować, że to się wydarzyło w ogóle. I jestem zły. Nie na tą osobę, tylko bardziej na siebie, nie? Ale to są właśnie takie emocje, które się pojawiają. A w pracy zawodowej trzeba jednak umieć to też kontrolować, bo potem są na przykład nieprzyjemne sytuacje. Takie, że ludzie zaczynają mówić jakieś złe rzeczy na siebie, a tam w ogóle nigdzie nie ma złej woli, tylko po prostu emocje ludzkie najzwyklejsze. Tak. U mnie największy problem właściwie jest coś śmieszne w... Czasem jest, wiadomo, to pisanie tekstów, czy scenariuszy do filmów. Tak bardzo często to nawet nie, że mi się... często mi się nie chce, ale często mi się nie chce przechodzić procesu korekty, bo to polega na tym, że ja piszę coś od serca, a ktoś mi mówi, to zdanie nie ma sensu, tu się powtarzasz, z tych trzech zdań ja bym wyciągnął to jedno zdanie i to bym zostawił i właśnie mam takie poczucie, że no nie, jakby, że źle robię, że ktoś mnie krytykuje, a to właśnie trzeba przyjąć tę krytykę i się poprawić. Albo, dokładnie. Albo zawalczyć, będzie, że nie, tak miał być i tak miał być. Oczywiście.
Bo to też nie jest tak, że wszyscy wiedzą wszystko, że są osoby, które wiedzą wszystko. Ludzie się mają prawo pomylić. I to jest też tak, tak w ogóle z błędami w grach, to jest też takie fajne, znaczy fajne, ciekawe, że każda gra ma błędy. I nie ma gier, które nie mają tych błędów. Tak. Zawsze się znajdzie jakiś edge case, zawsze speedrunner przyjdzie i znajdzie po prostu już jakieś cuda związane z tym, że wiesz, robisz save'a, wczytujesz save'a 40 razy i nagle jesteś przeteleportowany, bo przy każdym loadingu gdzieś o piksel się postać przesunęła. Nie? To jest też taka klasyka. A o takich rzeczach, nawet jak chcesz pomyśleć, to ty nie jesteś w stanie ich załatać, bo wiesz, że to nie ma sensu tak z punktu widzenia produkcyjnego, że no okej, jak ktoś będzie bardzo chciał, to zepsuje każdą grę. I to trzeba być po prostu tego świadomym. Nie ma takiej opcji, że każda gra będzie idealna. I tak samo nawet tutaj, jak widzimy, tak, są edge case'y, gra się raz skraszowała, są jakieś mikrobugi, które ja gdzieś tam widzę, ale wiem, że nawet nie ma sensu tego poprawiać. To jest cienka granica. Tak. I to też trzeba tą granicę w sensie zauważyć w dobrym momencie, bo jak zrobisz tak, jak chcesz bardzo wszystko perfekcyjnie porobić, to złapiesz się na tym, że w nieskończoność polerujesz coś, co już jest wypolerowane. I to jest droga donikąd. Dobra, już gramy nawet dłużej. Myślę, że jeszcze to w pół to możemy pograć. Nie wiem, czy mam pokazywać może ten ostatni biom, czy policzmy. Nie, tego ostatniego może nie pokazuj. Też chcę, żeby były jakieś niespodzianki, bo tam też fabularnie to trochę się dzieje takich rzeczy, które w sumie nie ma sensu pokazywać. To ja wrócę na chwilę do kopalni później innych. Dobrze. Bo miałem tutaj drugą kopalnię, czemu by nie? Fajna dyskusja tutaj wychodzi o robienie gier. Robienie gier jest taki ciekawy temat. Prawda, zwłaszcza jak masz taką dyskusję nie teoretyczną, tylko taką bardziej podpartą czymś, nie? Czyli takim najciekawsze dyskusje są z takiego własnego doświadczenia, jak masz ciekawe przypadki do omówienia, bo tego też nie ma dużo w internecie, tak jak się popatrzy. Wiesz, często tam ludzie się wymądrzają na różne tematy, ewangelizują pewne sprawy, a to jest wszystko takie teoretyczne. A jak słucha tego ktoś, kto jednak coś porobił, no to ma taki uśmiech politowania czasami, nie? Się pojawia, że no okej, gadacie, a tak naprawdę w praktyce wygląda to tak, że robimy to inaczej, bo tak jest taniej, tak jest szybciej i nawet jak jest nieoptymalne albo złe, to na koniec to sprzedaje tyle i tyle kopii i zarabia tyle i tyle pieniędzy. No i to są zawsze kompromisy, to są zawsze jakieś takie decyzje, które trzeba podjąć w danym momencie. Zawsze jest jakiś kontekst, zawsze są problemy, bo to też nie jest tak, że wszystko idzie idealnie. Nawet jak masz duże studio, mnóstwo pieniędzy, to nagle, nie wiem, ludzie chorują, muszą wziąć urlopy w niespodziewanych momentach. Nie ma opcji, prostu życie się dzieje. W dużych studiach to się tak rozmywa, zwłaszcza bardzo. Tak, tak. O, właśnie pułapka, to też mi się bardzo podoba w tej grze. Kilka razy mnie łapały. Tak. Tak. Ale dlatego ja też często preferuję takie właśnie indyki, bo tutaj czuć wizję konkretnej jednej osoby. To jest też fajne właśnie. Tak, no indyki mają ten problem, że zawsze jest problem budżetowy. Ale mnóstwo gier ma po prostu ciekawe pomysły. Czasem one są niedopracowane, bo też nie ma doświadczenia. To nie jest tak, że każdy potrafi zrobić wszystko. Ja się też tutaj o wiele rzeczy rozbiłem i strasznie musiałem uprościć, tylko dlatego, żeby to poszło po prostu sprawniej. Ale jak ktoś myśli na przykład, że gry takie jak, nie wiem, Dave the Diver, albo jakiś Dredge, albo, nie wiem, Into the Breach, że to są gry z małym budżetem, no to nie, one tam po prostu gigantyczne pieniądze na marketing stoją za tym. Ich sukcesy to nie są przypadki. Wiadomo, że nikt nie planuje sukcesu, ale to też nie jest tak, że
oni mają po prostu dużo łatwiej tylko dlatego, że mają ten pieniądz za sobą i tam jest zawsze jakiś wydawca, ktoś z kasą, który może sobie pozwolić na to, że idzie do youtubera i daje 100 tysięcy dolarów i potem tylko patrzy na cyfry, ile mamy wishlist, nie? A taki indie developer jak ja nie mam takich opcji. Mimo tego, że ja mam mnóstwo znajomości gdzieś tam po różnych osobach, bardzo mi życzliwych, no to nawet to jest za mało. Po prostu jest tak ogromna konkurencja dzisiaj, że jest się mega ciężko przebić z taką grą jak Bernard na przykład. I mi też, ja też na przykład widzę takie moje problemy, nie? Które mam typowo marketingowe, że tą grę jest bardzo ciężko sprzedać. Bo z jednej strony masz trudny rynek, bo gier jest mnóstwo, naprawdę. Każdego dnia wychodzi kilkadziesiąt gier na Steamie, tak. to jest największy problem. No ale okej, to jest rynek, na którym ja się poruszam. Nie mogę na to narzekać. Ale sprzedanie gry to jest trudna sztuka i to naprawdę, jak nigdy ktoś tego nie robił, to nie zrobi tego dobrze. No musisz się znać na social mediach, musisz się znać na tych wszystkich prawidłach, które rządzą algorytmami, jak działa Steam, kiedy on cię pokaże, co sprawia, że on cię pokaże, albo na przykład, gdzie warto zainwestować pieniądze, bo to zadziała. I ja się tego dowiadywałem tak trochę organicznie, nie? Bo nie wiedziałem tego i na przykład mi się wydawało, że pojechanie z grą na PGA to jest super sprawa i warto wydać parę tysięcy złotych na stoisko, na podróż, na hotel, na jedzenie w tamtym czasie, które muszę sobie zapewnić. I to jest wszystko spoko, ale taki rachunek zysków i strat na sam koniec dnia po PGA wyszedł na to, że okej, ja spotkałem super, świetne, fantastyczne osoby, mnóstwo fajnych kontaktów nawiązałem, to jest bezcenne, ale tak na przykład wishlistowo albo to, ile ja tak naprawdę zyskałem, jeśli chodzi o taką widoczność wśród konsumentów, będąc na PGA, to jest kropla w morzu, porównując do, nie wiem, Steam Next Festa albo jakiegokolwiek innego cyfrowego eventu. To w ogóle nawet nie ma porównania. Ja najwięcej wishlist zebrałem na evencie 2 tygodnie temu, który się skończył. To był event dla gier pixelartowych, typowo pixelated games, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał. I on mi przyniósł 2 razy większy ruch i 2 razy większą taką liczbę wishlist niż Steam Next Fest. Więc dla mnie to w ogóle było mega, nie? Że taki mały event, ale tak bardzo sfokusowany na ten konkretny gatunek gier, przyniósł mi naprawdę dużo, dużo więcej niż jakikolwiek inny event organizowany przez Steama. A jeśli chodzi o PGA, to w ogóle nie ma porównania. PGA to jest całe PGA i ten całe przedsięwzięcie, które ja musiałem tam wykonać, to jest pół dnia bycia na tym evencie na Steamie, jeśli chodziło już listy na przykład. Więc to są takie rzeczy, których się uczysz tak po prostu, no, doświadczenie, nie? Zbierasz expa. Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie takie eventy są... To jest ważne dla dużych gier albo wydawców, żeby mieć prezencję. O, złoto tak. W końcu. Te wyzwania najwięcej razy robiłem, żeby idealnie co to milimetra, co to milisekundy zdobyć złoto. Tak. To było najtrudniejsze wyzwanie. To jest ważne, albo to jest, wydaje mi się, plus dla Intyka, że masz mniej osób do zobaczenia niż takich z tym Next Feście. Ale masz konkretnych ludzi, którzy podchodzą i grają w grę i ci dają opinię od razu. To jest ważne. Wiesz, na przykład dla mnie, będąc na PGA, takim największym benefitem było to, że ja miałem bezpośredni kontakt z tymi ludźmi i to nie było tak, że jak duzi wydawcy robią eventy, znaczy jadą na eventy, mają duże gry, to zawsze jest dział marketingu, osoby, które są na tym stoisku, jakieś hostessy czasami są, tak, czy jakieś osoby takie postronne, które mają to obsłużyć, ale tam nie dostaniesz tego feedbacku w taki sposób. A jak masz dewelopera, który wie dokładnie, co w trawie piszczy, możesz mu zadać każde możliwe pytanie, on ci na to odpowie. I ty jako deweloper też masz od razu ten bezpośredni feedback od gracza, że to mi się nie podobało, to mi się podoba. Albo ja mogę go zapytać, dlaczego nie zauważyłeś tego elementu? Nie? Dlaczego nie zrobiłeś tego? A on wtedy mówi, że nie widziałem dźwigni. I dla mnie to jest od razu win.
myślę. Tak, to jest właśnie też. To są takie fajne rzeczy. Jak kogoś to jara, to się po prostu z chęcią do mnie tylko będzie uczyć. Też zawsze czytam, ktoś poleca reklamy rób tak, albo zrób kanał na YouTubie, albo wykup reklamy, albo pojedź tam na miejsce. Mhm. I to są właśnie zawsze... Dobra, już mi ucieknie. Dobra, przynajmniej bez crasha. Że te... Tak, bo to są właśnie też... Te czasy się trochę zmieniły, że to nie jest tak, że ty musisz jechać na miejsce i się pokazać i ty jesteś... Czy ty robisz grę polską dla Polaków po polsku i ty jeszcze i na miejscu masz wydrukowane albo wypalone na płytkach i im sprzedajesz. Ty liczysz na takiego bardziej globalnego klienta, chociaż w tym wypadku akurat takie pół na pół powiedzmy, bo masz też jakby powiedzmy fanów z podcastu i tak dalej, ale tak in general, jak ktoś na Steamie sprzedaje, to nie liczy na to, że jest z Czech, to sprzedaje się gra w Czechach, tylko sprzeda się wszędzie. Kiedyś czytałem takie fajne czasopismo, były dwa numery fundacji Indie Games Polska o polskim rynku gier i tam mówili o tym, że procent w TFT, ale 95% gier, które Polacy kupują z zagranicy i 95% sztuk gier robionych przez Polaków też jest kupowane za granicą. Tak. My kupujemy gry za granicą i nasze gry są kupowane za granicą. To jest bardzo ciekawe. Polski, jeden z lepszych towarów eksportowych taki w ostatnim czasie, Polski, to są właśnie gry. Bo dlatego one u nas, znaczy też nie chcę generalizować, ale my też sporo zarabiamy jako devi powiedzmy na tych grach, które rzeczywiście się sprzedadzą, bo to jest nasz eksport i my pracujemy za złotówki, chociaż często koszty pracy już w euro są liczone, no i jednak zarabiamy w tych lepszych walutach, nie? I sprzedanie gry za złotówki, a sprzedanie gry za dolary to jest jednak trochę inny zarobek i też trochę inne odniesienie, bo na przykład sprzedanie w Polsce gry za $20 to jest taka kwota, która już coś znaczy, nie? Dla Polaka, nawet po tej całej inflacji, którą mieliśmy. Ale dla Amerykanina $20, no to jest, wiesz, to jest pół pizzy, nie? No. Tak. Fajnie, to właśnie, można powiedzieć, że to ma sporo minusów, bo tutaj wiadomo, gra na Steamie to... Po pierwsze dużo osób, dużo gier tam wychodzi, to warto, łatwo jest zatopić się w tłumie i też Steam, ten 30% dla Steama, ale ten plus z dziesiątek milionów ludzi i jak jeszcze możesz sobie wziąć, wskoczysz, jak właśnie się starasz, wchodzisz na jakieś Next Festy, wchodzisz na jakieś festiwale, to są takie plusy. Tak, zdecydowanie, no dlatego wszyscy o te wishlisty tak żebrają, bo jeśli tych wishlist się uzbiera dostatecznie dużo, no to jak trafisz na stronę główną Steama z jakiegokolwiek powodu, to siłą rozpędu kupi cię tyle ludzi, nawet dla sprawdzenia, bo się zainteresują autentycznie, bo jakiś tam marketing musisz zrobić, takie visibility podstawowe, ale jak już masz tą skalę, no to te wishlisty nawet ci są już niepotrzebne wtedy, bo dzięki temu, że ty je miałeś, kupi cię 3 razy tyle osób i dlatego wszyscy po prostu potrzebują tego jak wody, tych wishlist, żeby się doczłapać na te, nie wiem, top upcoming releases albo most popular upcoming i tak dalej. To chyba był... Tak, to jest właśnie niesamowite, jak ten rynek się coś zmienia, to zawsze jest ciekawy temat. Co w ogóle, tak, zawsze, kiedyś z mailu o tym wspominałem, ale to jest... Słuchanie forum ogatki na przestrzeni lat to jest taki skansen rynku gier. To jest naprawdę, i też jak ja wtedy słuchałem, też od dawna słyszę, to jest właśnie, niby się nie czuję, że się aż tak zmieniło, ale zmieniło się bardzo dużo i w ogóle jak rozmawiacie i mówicie, że o, a ta gra to co, będzie na płycie czy będzie mała? Albo że właśnie, no ta gra jest, ten podział na rynek cyfrowy, a płytowy był ogromny, to były w ogóle dwa różne gatunki gier. Tak, czyli zgadza się. Mała gra 50 mega tam XML-a albo prawdziwa gra na płycie, gdzie teraz to właściwie nie występuje. No. Tutaj fajne stwierdzenie na czacie się pojawiło. Doktor Revert napisał, że i tak najlepiej się pracuje nad grą i w międzyczasie wychodzi gra o podobnej tematyce. Tak, tak. To jest. No niestety. Ja miałem taki moment, bo tak naprawdę nie ma gier o takich mechanikach jak Bernard. Ale bardzo w ostatnim czasie się dobitnie przekonałem, że taka gra powstawała. Ja dosyć późno ją odkryłem, bo ona zaczęła dużo później być widoczna, niż ja w ogóle zacząłem Bernarda.
SteamWorld Heist, dwójka. O tak, ona ma mnóstwo mechanik, które są bardzo podobne do Bernarda i mało tego, ta gra wychodzi dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej niż moja gra. Więc ona ma mi możliwość zaszkodzenia, jeśli ktoś rzeczywiście jest zainteresowany taką grą, taką platformówką w walce turowej i ma tylko pieniądze na jedną z nich, więc ja jestem z definicji na przegranej pozycji, nie? Tutaj. Tak, tak. No tak, znam te serie, faktycznie. No, to jest to. O, ściągnęło mnie na dół. Tylko musiałem stać na krawędzi i gra uznała, że jestem bardziej po prawo niż po lewo. Tak. Kolce są za 3, dobra. Weźmy. I też... Tak, w ogóle też się to zmieniło, że właściwie, no w ogóle nie masz potrzeby wydawcy, to jest coś fajna sprawa, po prostu bierzesz i robisz grę, wydajesz. Tak, to ma swoje minusy, bo jednak wydawcy po coś są na rynku, oni potrafią wiele i to jest tak, że oni mają ten know-how, którego ty nie masz, jeżeli robisz swoją pierwszą grę, ale to też nie jest tak, że się nie da, nie? To jest po prostu, jest dużo, dużo trudniej i musisz trochę poświęcić czasu. A wydawca po prostu weźmie pieniądze za to, no bo on też musi żyć, tak? To nie jest tak, że wydawcy są źli, ale to jest zawsze kwestia jakichś kompromisów, jakichś priorytetów. Jeżeli masz mnóstwo czasu i swoich środków, no to wydawca może ci dać najwyżej kontakty i możliwość pokazania się w jakichś miejscach typu, nie wiem, IGN, tak? Czy cię wepchną na jakieś tam eventy łatwiej, bo też mają znajomości. Tak. Ty jako taki zwykły dev, który robi swoją pierwszą grę, ty nie masz tych możliwości i nie będziesz ich miał, nie ma w ogóle opcji. Nikt od ciebie nie odbierze maila, nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać, więc ty musisz robić taki organiczny marketing przez Twittera, przez socjale ogólnie, Discord, bezpośrednio do ludzi docierać, do streamerów, do influencerów i to jest bardzo ciężka praca, to jest praca po prostu na cały etat praktycznie. Z wydawcą jest o tyle łatwiej, że często wydawcy mają swoje kontakty i jest im prościej docierać z takimi grami, ale ty musisz mieć dobrą grę. Jak masz słabą grę, to nawet najlepszy wydawca ci nie pomoże. Nie ma opcji. Dlatego tu też trzeba trochę tak nie porywać się z motyką na słońce i trzeba wiedzieć, na czym się stoi. Ja na przykład z Bernardem wiem, na czym stoję i ja wiem, że nawet Devolver jakby tego Bernarda wziął, to on nie wyciągnie z niego tyle, ile ja sobie mógłbym wyobrazić, że tak, tak, absolutnie. Tak, jeszcze w ogóle też... Sporo słyszałem opowieści od wydawców z koszmaru, można powiedzieć. Też to się zdarza, tak, oczywiście. W ogóle właśnie mega wpływają na twoją grę, albo mega dużo są zmian, albo po prostu mają coś robić, mają reklamować, ale w sobie no, wysłali kilka maili, ogarnęli tam jeden występ i to jest jakby tyle, nie? I tak, jakby, tak, to ty, jest ty się, tak, ty się cieszysz, że nie, okej, to mogę się skupić na robieniu gry, ale widzisz, że nie jest robiony marketing, który, jak gdybyś się na tym wziął, to byś więcej pracował nad tym. Tak, tak, bo trzeba, właśnie to jest też ta druga strona medalu, trzeba pamiętać o tym, że wydawca nie może 100% czasu poświęcić tobie, bo on ma takich projektów 30. No i ten czas musi rozgraniczyć, więc no, nie ma opcji, nie? Tak. Chyba, że uzna, że to jest ich projekt, że twoja gra jest tym projektem wiodącym, w który warto ładować kupę czasu, no ale takich gier nie ma dużo, no to jest trudne. Słyszałem właśnie o takich sytuacjach, kiedyś ktoś tam pisał na Redditie, że tyle godzin, ile on poświęca na robienie gry, to tyle samo godzin poświęca na promowanie gry i taki ma podział. Tak, połowę czasu tak. Na to, połowę czasu na to. I to trzeba być bardzo świadomym tego. Do mnie to dotarło stosunkowo późno, ale przynajmniej na tyle jeszcze wcześniej, że byłem w stanie jakoś tam zareagować. Nie? I też oddelegowałem mnóstwo z tej pracy właśnie koledze Jankowi, bo on ma na to czas, on się na tym zna i robi większość tej roboty, którą ja bym nawet nie wiedział jak zacząć, a poza tym nie miałbym czasu na to. Ale tak w gruncie rzeczy, to ten projekt to jest takie twoje spełnienie marzenia, tak? Tak mi się wydaje. Tak, taki był zamysł od początku. Trochę apetyt mi urósł w miarę jedzenia, bo też zauważyłem, że jest jakiś tam potencjał i zacząłem sobie trochę wyobrażać rzeczy, chyba których nie powinienem. Mhm.
ale nadal jak spojrzę od tej strony, że okej, to jest mój passion project, no to wtedy wraca to takie fajne uczucie, że kurde, zrobiłem grę, wydaję ją na Steamie, wszystko dopiąłem samemu, za swoje pieniądze, nikt mi nie mówił, co mam robić i jestem szczęśliwy, że to się tam dociągnąłem to do końca. I też mam fajny feedback, chociażby z takich streamów jak ten, tak, że ty grasz, fajnie się bawisz i dla mnie to jest taka najlepsza zapłata. Wiadomo, chciałbym się obudzić, wiesz, we wtorek rano z, nie wiem, sprzedanym 100 tysiącem egzemplarzy, co by było w ogóle jakimś absolutnym kosmosem dla mnie. No ale wiadomo, że to prawdopodobnie tak nie będzie, tak? To trzeba twardo stąpać po ziemi. Tak, ja też miałem przez pół sekundy, tak czytałem sobie o tych opcjach, bo miałem takie, no może kiedyś wydam i potem czytam, że właśnie tak jak to, co mówiłem, że jak nie mam firmy, to mogę tam do tej kwoty, tam 75% tej pensji minimalnej, po chwili miałem takie, nie no chwila, ale jak sobie tam 5000 sztuk, no to będzie tyle, A potem chwilę mi zajęło, żeby sobie uświadomić, że żeby w ogóle przebić ten próg, to musiałbym tyle kopii sprzedać, że to po prostu był niesamowity sukces, jakby, że... Tak. Że ja bym był zadowolony z połowy tej kwoty, z 10% tej kwoty, to znaczy, że kilkaset osób zagrało moją grę i sobie świadomiłem, że nie muszę się tym martwić. Nie muszę się Oczywiście, tym martwić. Tak, i to są te. Im szybciej sobie to uświadomimy, że to jest ten próg, taki realistyczny, te właśnie naprawdę takie, powiedzmy, czterocyfrowa liczba egzemplarzy dla gry totalnie nieznanej od totalnie nieznanego autora, to jest bardzo dużo. I jak to nam kliknie w głowie, no to mamy zupełnie inne oczekiwania, nie? Przestajemy liczyć to i skupiamy się na tych ważnych rzeczach, żeby doprowadzić projekt, żeby on się nie rozrósł, żeby nie robić niepotrzebnych rzeczy. A jak się sprzeda tego więcej niż sobie wyobrażaliśmy, no to jest bonus od życia, wtedy jest super. Załatwione. No właśnie, tak, przypomina mi się bardzo śmieszna historia, kiedyś byłem na wykładzie na Politechnice Warszawskiej, tam jest takie koło twórców gier, co uczęszczałem i tam był właśnie jakiś koleś z takiego małego polskiego studia, oni zrobili taką grę Mouse Crafter, ja pamiętam, bo to wychodziło, no to kiedyś tam na PS3 było, na Vicie, na PC-cie chyba też, ale właśnie bardzo śmiesznie powiedział, że oni znaleźli sobie takiego bardzo dziwnego wydawcę, bo no zwłaszcza jeszcze wtedy to jednak ciężko by było wydać coś na konsolę i tak dalej, ale oni właśnie to chcieli wydać, oni zrobili wersję na PS4 i byli zadowoleni i hej wydawco, tam weź nam dać reklamu i pomóż nam dogadać się z Sony, żeby to wydać normalnie tam. Jasne. No bo to wiadomo, nawet teraz jednak warto mieć jakąś pomoc, zwłaszcza na konsolach. Oni powiedzieli, że no spoko, tu tutaj ten, róbcie to, poprawiajcie to. A po jakimś czasie ten wydawca się do nich odezwał i powiedział, wiecie co, no bo fajna to jest ta gra, jest taka niezła i taka prosta. I to zwłaszcza to było jakieś 2015 pewnie, to takie wiecie co, to by też na PS3 poszło, patrzcie, zrobiliśmy dla was builda na PS3, dajcie znać, czy nam się podoba. A oni mieli takie, okej, i tak zerknęli, no faktycznie, wydawca pewnie miał devkity na wszelakie, no to pewnie mogli sobie pozwolić i powiedzieli, no dobra. I oni byli takie, no co, możemy to wydać też na PS3? A oni mieli takie, no dobra, I guess. No. I miał jakiś czas i powiedzieli do nich, hej, wiecie co? Bo ta gra by się sprawdziła na Vicie. Może chcielibyście, żebyśmy ją zrobili na Vite. Patrzcie, tutaj mamy wstępny build. Patrzcie, i wysłali im builda na Vite. I oni w ogóle nie mieli pojęcia o połowie platform, na jakie ta gra wyszła, bo wydawca powiedział, w sumie fajnie jakby wyszło. To co, może zrobimy. Ale właśnie najgorsze jest potem to, tak z punktu widzenia konsumenta czy gracza, że ty kupujesz taką grę i widzisz, że ona jest rozwalona. Ona się uruchomiła, ale ona chodzi tam w 25 klatkach. Tylko ktoś postanowił od wydawcy, że oni ją sportują sami, bez w ogóle udziału dewelopera i to będą sprzedawać. I ty o tym nie wiesz, nie? Jaki tam był deal. I potem taki deweloper siedzi i się drapie po głowie i mówi, co tu się wydarzyło w ogóle, a gracz jest zdenerwowany, bo on kupił po prostu kiepski produkt. Tak, właśnie tak. Nie wiem, jak konkretnie ta gra, tak, ale to prawda. I też ja byłem pewny, że ta gra po prostu wyszła na te platformy, bo wiedziałem o tym. Dokładnie. Ale tak się dowiedziałem, że nie, wydawca powiedział, w sumie nudziliśmy się, więc zrobiliśmy wersję na te inne platformy. To było dokładnie. Po prostu niesamowite. To co, chyba będziemy zawijać do brzegu. Myślę, że tak, poziom skończyliśmy. Tutaj dr Robert tak pyta, jest. Czy jest jakaś instrukcja how to release Steam game in Poland for dummies? Wliczając podatki, jakieś tam kontrakty, wszystko? Czy nie ma takiej instrukcji. Nie ma takiej instrukcji. Ja trochę musiałem przetrzeć szlaki, bo też mnóstwo moich znajomych pytałem. Zawsze kwestia podatków to jest bardzo drażliwy temat. Ludzie się tego boją z definicji, bo też się nie znają. Ja mam to szczęście, że trochę siedzę ogólnie w ekonomii i w... Wiem, jak się. Miałem firmę też przez jakiś czas, więc trochę tych spraw podatkowych takich mam ogarniętych. Ale
To jest bardzo indywidualna kwestia, dlatego też nie ma takiego poradnika, bo rozliczenia to jest zawsze każdy ma jakiś swój przypadek, to nie jest oczywiste, jednemu się bardziej opłaca to, drugiemu tamto. Trzeba po prostu przez to przejść. Sam proces od strony Steama jest prosty, tyle że trzeba znać język, bo dostajesz umowy do podpisania, wybierasz formę opodatkowania, musisz się dać prześwietlić podatkowo, musisz podpisać dokumenty mówiące o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo na przykład ty zarabiasz w Stanach, więc to jest opodatkowane w Stanach, ale Polska ma traktat podatkowy z Ameryką, więc żeby nie pobierać drugi raz podatku, to musisz mieć dokumenty pod to dla skarbówki. Tam jest mnóstwo takich detali, nie? O które gdzieś tam trzeba zadbać, ale to jest wszystko do ogarnięcia przez jedną osobę, tylko trzeba chwilę na to poświęcić. A jak nie, po prostu idziesz do doradcy podatkowego, czy do jakiegokolwiek doradcy zajmującego się finansami, specjalisty, profesjonalisty, i on ci wszystko pomoże to ogarnąć. To jest kwestia, po prostu to jest takie zadanie domowe, które trzeba odrobić. To nie jest tutorial na YouTubie, bo to są trochę bardziej skomplikowane rzeczy. Lepiej się zapytać kogoś, jakiegoś księgowego zamiast... Dokładnie, strzelać. Dokładnie. Tak, no bo to jednak odpowiadasz potem za jakieś nieprawidłowości, odpowiadasz swoim majątkiem, nie? Więc to są też poważne rzeczy, tak? No, Urząd Skarbowy zawsze się o swoje upomni. Jak nie zapłacisz należytego podatku, tym bardziej. Może to nie wyjść, ale często będzie tak, że wyjdzie i będziesz się musiał głupio tłumaczyć, zapłacisz kary, no nikt tego nie chce. Ale zabić cię nikt nie zabije. No tak, właśnie czytałem ten fragment o tym, że trzeba się dogadać podatkowo, bo żeby nie płacić i w Stanach, i w Polsce. Dokładnie. Ale to są standardowe procedury, nie? Po prostu trzeba wiedzieć, że takie coś jest, trzeba trochę poczytać, jak to ugryźć i tyle. To są standardowe dokumenty, przy wielu możliwych sytuacjach się to wypełnia, czy przy inwestycjach zagranicznych, czy przy jakichś tam innych jeszcze okazjach. To są ścieżki, które są przetarte w wielu branżach. To nie jest tak, że game dev tutaj jest jakimś wyjątkiem. No dobra, dzięki bardzo, dzięki wszystkim, co byli, dzięki bardzo Michał, że wpadłeś. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem zobaczyć, jak ktoś się bawi moją grą. Mam parę bugów do naprawienia, widzę, więc jest tak, super. Zawsze się odkrywa. Polecam znowu dodać do wishlisty. Premiera 12 sierpnia. Tak jest, na Steamie, jakoś po południu polskiego czasu, pewnie koło 15-16. Tak. W poniedziałek, tak? Tak, zgadza się. Poniedziałek. Dobra, no to właśnie, dzięki panie Stasie, mi się bardzo podobało, bo lubię rozmawiać na takie tematy. Dobra. A to w takim razie się żegnamy. Cześć, cześć wszystkim. Trzymajcie się, pa, pa. I robię.